Szanowni Państwo, z przyjemnością konstatuję, że Aula Polskiej Akademii Umiejętności zgromadziła dzisiaj crème de la crème, płac polskiej nauki. W oficjalnym powitaniu naprawdę nie sposób kogokolwiek pominąć. Ale ponieważ mamy naprawdę mało czasu, pozostaje mi tylko przeprosić i wszystkich powitać bardzo serdecznie, wyrażając równocześnie w imieniu organizatorów oczywiście wielką radość Państwa obecności i zaangażowania w tą dość bolesną sprawę, która będzie tematem naszych obrad. No ale oczywiście nie mogę wyrazić szczególnej radości z tego, że jest z nami również pan premier Jarosław Gowin. To jasne. I poza tym jeszcze zrobię, proszę Państwa, jeden wyjątek. Mianowicie jesteśmy w Krakowie. Wobec tego powitam również najważniejszą osobę w Krakowie, mianowicie pana rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojciecha Nowaka. A robię to między innymi dlatego, że on mnie tyle razy witał, że w takich okolicznościach, że po prostu byłoby faux pas, gdybym tego nie zrobił. Tak. Proszę Państwa, dzisiejsza sesja, którą przygotowaliśmy już od roku, miała pierwotnie na celu publiczne zwrócenie uwagi na problem, ten, o którym będziemy mówić. Ponieważ obserwujemy, że nasila się on znacznie w ostatnich latach, osiągając już chyba naprawdę punkt krytyczny. Tymczasem okazało się, że jesteśmy już spóźnieni. W dużym stopniu spóźnieniu, bo nowe kierownictwo resortu nauki właśnie walkę z biurokracją uznało za priorytet. Także zostaliśmy z tyłu. W tej sytuacji skupiamy się dzisiaj przede wszystkim na próbach identyfikacji źródeł tej koszmarnej plagi, która występuje co prawda powszechnie, ale jest szczególnie dotkliwa dla nauki. Bowiem oprócz tego, że jak wszędzie prowadzi do niesłychanego marnotrawstwa ludzkiej energii i publicznych pieniędzy, to jeszcze dodatkowo rabuje uczonego z tego, co on ma najcenniejsze. Rabuje jego czas. Przyczyn tego stanu rzeczy jest oczywiście wiele i będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Zaczniemy od sprawy fundamentalnej, z której wynikają, jak myślę, wszystkie inne. Od braku zaufania. Będzie o tym mówił pan profesor Jerzy Akser. Specyficzne problemy naszych uczelni związane zarówno z badaniami naukowymi, jak i dydaktyką, omówią następnie panie profesor Renata Przybylska i pani doktor Anna Lewandowska. Ten brak zaufania i podejrzliwość, które objawiają się na każdym szczeblu, prowadzą do prawdziwego szaleństwa kontroli. Będzie o tym mówił pan profesor Stanisław Kistryn. To szaleństwo, naprawdę szaleństwo, któremu ton nadaje Najwyższa Izba Kontroli, muszę powiedzieć, generuje prawdziwą biurokratyczną lawinę, ponieważ każdy kolejny szczebel władzy, próbując się zabezpieczyć, dodaje dalsze formalne obowiązki swoim podwładnym. Lawina ta ostatecznie spada więc na pracowników szczebla podstawowego, czyli tych najważniejszych, tych właśnie, którzy tworzą naukę i uczą studentów. W ten sposób, powtórzę raz jeszcze, trwoni się i marnuje ich czas, a więc rzecz najcenniejszą dla każdego uczonego z prawdziwego zdarzenia. Proszę Państwa, w obliczu tego potężnego żywiołu, my wszyscy zaangażowani, no przepraszam, że użyję takich słów, ale w wielką sprawę podniesienia Polski na wyższy poziom cywilizacyjny, powinniśmy stale pamiętać, że pozwólcie Państwu, że zacytuję. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamienia. Każdy z nas może tę lawinę albo blokować, albo wzmacniać. W tym sensie każdy z nas jest w jakimś stopniu odpowiedzialny za rozwój sytuacji. Największa odpowiedzialność spada oczywiście na tych, którzy znajdują się na szczycie hierarchii. Którzy może więcej, jak mówi znany slogan reklamowy. Stąd z nadzieją witamy deklarację obecnego wśród nas pana premiera Jarosława Gowina o jego determinacji, aby skutecznie zapędzić do klatki
tygrysa, który, jak Państwo widzieliście, nawet na plakacie, pożera polską naukę. Zdając sobie sprawę, że to droga przez dżunglę, której brak wydeptanych ścieżek, pozwalamy sobie na zakończenie podać myśl przeprowadzenia programu pilotażowego, na którym będzie można sprawdzić przyszłe rozwiązania, zanim zaangażuje się wszystkie uczelnie w to przedsięwzięcie. Będzie o tym mówił profesor Jerzy Szwed. Tyle, proszę Państwa, przygotowali organizatorzy. Jestem jednak przekonany, że jeszcze więcej obserwacji i wniosków przyniesie dyskusja, do której serdecznie zapraszam. A teraz bardzo proszę pana profesora Axera. Panie premierze, panie prezydencie, panie i panowie. Zaproszenie do zabrania głosu na tym spotkaniu rozumiem jako oczekiwanie i spróbuję uogólnić doświadczenia, jakie zdobyłem prowadząc od 25 lat w środowisku akademickim działania testujące możliwość reformy nauki i dydaktyki w uniwersytecie. Postaram się to zrobić w wielkim uproszczeniu i skrócie, ustosunkowując się jednocześnie do niektórych stanowisk formułowanych w aktualnej dyskusji o reformie ustrojowej szkolnictwa. Moje doświadczenia były bardzo specyficzne, ponieważ zawsze, to znaczy od 1990 roku, struktury organizacyjne, których powstanie inicjowałem, metody działania, które starałem się upowszechniać, kwestionowały status quo, a zarazem pozostawały w napięciu z procesem, który nazwę tutaj, posługując się występującym często w literaturze anglosaskiej określeniem, kolonizacją akademii przez biurokrację edukacyjną. Pozwolę sobie przypomnieć, po to, żebyście Państwo mogli ocenić, jak specyficzne i nietypowe są te doświadczenia, żeby nie mieć do mnie zaufania, rozumieć, czego brakuje w nich. Nigdy nie byłem, nie kierowałem żadną normalną instytucją. Pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze z tych doświadczeń. Dwa lata temu miałem zaszczyt na forum PAO przedstawiać je szerzej. Zaczynałem od zorganizowania we wczesnych latach 90. XX wieku międzywydziałowych, dzisiaj to się nazywa międzyobszarowych, indywidualnych studiów humanistycznych w Uniwersytecie Warszawskim, a potem patronowałem powstaniu sieci MISH-ów w 9 czołowych uczelniach. Obecnie obserwuję nową falę zainteresowania tym eksperymentem. Ostatnio 6 rektorów kolejnych uniwersytetów zwracało się do mnie o konsultacje w zamiarze utworzenia kolegiów typu MISH. Potem nastąpiło tworzenie Międzyuniwersyteckiej Akademii Artes Liberales działającej pod patronatem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich od 16 lat, następnie nowego modelu międzyobszarowych studiów interdyscyplinarnych pod nazwą Artes Liberales, łączących humanistykę, nauki społeczne i przyrodnicze w nieindywidualnym trybie kształcenia. Na koniec wspomnę o wypracowaniu nowego modelu wydziału niedyscyplinarnego Artes Liberales, złożonego zamiast zakładów, instytutów i katedr, zespołów, laboratoriów i pracowni, które mają za misję interdyscyplinarną dydaktykę i badania w obszarze nauk humanistycznych. Obecnie jestem dziekanem tej struktury. Wszystkie te działania wynikały z głębokiego sprzeciwu wobec tradycyjnej wydziałowej struktury uczelni powiązanej z podziałami dyscyplinarnymi, tak w sferze badań, jak i dydaktyki, i z dążeniem do przekraczania tych podziałów. Wymagało to przełamywania licznych oporów środowiskowych, ale przede wszystkim rozwój nowych struktur natrafiał na przeszkody, które wynikały z rozrostu i agresywności biurokracji akademickiej, wzmacnianej dodatkowo rozporządzeniami ministra od roku 2008. Ten proces się bardzo nasilił. W tej sytuacji tworzenie i rozwój takich eksperymentów były możliwe tylko dzięki autonomii uniwersyteckiej i entuzjazmowi części środowisk. Z wielkim trudem w kolejnych regulacjach prawnych udało się nam uniknąć odgórnej blokady takich oddolnych działań, a tryb funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i zasady ewaluacji jednostek znakomicie utrudniają ich upowszechnianie. Trzeba bowiem stale działać w klimacie antysystemowej mobilizacji. Zdaję sobie w pełni sprawę, że sposób użytkowania autonomii przez polskie uniwersytety prowadzi do powstawania licznych patologii i utrudnia niektóre działania innowacyjne. Do takiej sytuacji przyczyniła się jednak w dużym stopniu w ostatnim 8-leciu
Biurokracja uruchamiająca wszystkie nawyki egoistycznej ochrony interesów grupowych. Kreatywnej sprawozdawczości, opisywania lenistwa i braku wizji w kategoriach obrony tradycyjnych wartości i czystości modeli dyscyplinarnych studiów i badań. Zabawa w policjantów i złodziei między ministerstwem a uczelniami jest ślepą uliczką. Rozwinęła się i kwitnie kultura wzajemnego braku zaufania. Myślę, że trzeba dążyć do zatrzymania tego samonapędzającego się procesu. Przez 5 lat, od 2010 do 2015, przygotowywaliśmy, ja i profesor Marek Wąsowicz, prawnik, wraz z kilkudziesięcioosobowym zespołem, projekt europejski, strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reformy szkolnictwa w Polsce. To był program operacyjny z kapitału ludzkiego. Ukończyliśmy tę pracę w grudniu 2015. Przez prawie rok prowadziliśmy konsultacje krajowe i zagraniczne tego projektu w czołowych uczelniach, w środowiskach NGO-sowych, w środowiskach pracodawców i w środowiskach nauczycielskich. Od grudnia 2015 ministerstwo dysponuje zatem rezultatami naszej pracy. Pan premier Jarosław Gowin otrzymał skrót tych wyników z rąk profesora Zbigniewa Marciniaka, recenzenta naszych publikacji książkowych. Minister Piotr Dardziński prosił mnie w lutym o przekazanie szerszego zespołu materiałów, co zrobiłem. Mam nadzieję, że w końcu całość materiałów będzie dostępna dla całego środowiska. Chwilowo istnieją spory, zdaje się, co do praw autorskich między dwoma ministerstwami. Przygotowanie tego projektu reformy pozwala mi dzisiaj z przekonaniem stwierdzić, że mimo wszystkich patologii i wad, autonomia uniwersytecka uwolniona od biurokratycznego przeregulowania jest jedyną szansą wprowadzenia w Polsce autentycznych, pozytywnych zmian jakości kształcenia i badań. Jestem gorącym zwolennikiem zwiększenia autonomii uczelni jako całości, ułatwienia działań oddolnych w ich obrębie i osłabienia stale dotychczas ustawowo wzmacnianej samorządności wydziałów uwłaszczonych na uprawnieniach do nadawania stopni naukowych z wąsko pojętych dyscyplin i na prowadzeniu dyscyplinarnych w istocie kierunków studiów, bez względu na ich nazwę. Dlatego z niepokojem myślę o wprowadzeniu w życie na szerszą skalę idei reformy kontynuującej linię zmian z lat 2008-2014, reformy opartej na jednostronnym przeformowaniu systemu szkolnictwa wyższego w duchu neoliberalnych zmian, które przeprowadzono w Europie Zachodniej w latach 80. ubiegłego wieku. Między innymi ośrodek w Poznaniu, kierowany przez pana profesora Marka Kwieka, intensywnie dokumentuje i uzasadnia taki właśnie kierunek zmian. Pozornie zgodny także z pragnieniami części środowiska mającej ograniczone doświadczenie w efektach prowadzenia tego rodzaju reform. Expressis verbis podkreślona jest konieczność odejścia w tych opracowaniach od kultury zaufania, która była fundamentem tradycyjnego uniwersytetu, na rzecz kultury audytu opartej na nieufności do środowiska akademickiego i likwidacji jego autonomii instytucjonalnej. To nie jest interpretacja, bo ja tylko cytat. Przejście od kultury zaufania do kultury nieufności. Jestem przekonany, że takie przebudowanie struktury szkolnictwa wyższego rozbije wprawdzie doraźnie wpływ oligarchii akademickiej, ale wprowadzone metodami administracyjno-biurokratycznymi będzie miało skutki przeciwne do założonych. Dlaczego tak sądzę? Primo, zastąpienie praktykowanej dziś w sposób ułomny kultury zaufania zadekretowaną kulturą braku zaufania zniszczy te środowiska czynne w nauce i nauczaniu, które zgodnie z najlepszą tradycją polskiej inteligencji tworzą wspólnoty oparte na wartościach. Sekundo, należy się obawiać, że egoistycznie rozumiany interes środowiskowy, pomimo ograniczenia autonomii, potrafi się obronić, tak jak w innych sferach działalności gospodarczej w Polsce, uzyskując wpływ na nieelekcyjne struktury administracyjne, natomiast odpowiedzialność obywatelska i zaangażowanie ideowe części środowiska ulegnie zmniejszeniu. Tercio, nie należy ulegać złudzeniu, że rozwiązania prawno-administracyjne, które są skuteczne na Zachodzie, a zwłaszcza w świecie anglosaskim, przeniesione na grunt Polski, automatycznie dadzą podobne rezultaty. Prawdopodobnie będzie zupełnie inaczej.
Najlepszym dowodem są skutki wprowadzenia u nas mechanicznie systemu bolońskiego, nieprzewidziane przez jego promotorów. Quarto. To może przemówi tylko do niektórych osób. Dla mnie było zawsze bardzo ważne. Taki kierunek reform byłby zerwaniem polskiej ciągłości kulturowej i zaprzepaszczeniem polskiego doświadczenia historycznego. Nie przez przypadek polskie dyskusje, obawy i dylematy są przez zwolenników takich reform odsuwane z pola widzenia i sprowadzane do sfery lokalnej gry interesów z oskarżeniami o post-PRL-owskie resentymenty. W istocie te obawy, te dyskusje są artykulacją głęboko uzasadnionego historycznym doświadczeniem pragnienia posiadania autonomicznych instytucji zdolnych do opierania się naciskom zewnętrznym takiej czy innej władzy, takiej czy innej ideologii. Uniwersytet kształcący także nieutylitarne elity społeczne i instytucją od pokoleń ważną dla polskiej tożsamości, sprawdzoną w przeszłości, cenną dla przyszłości. Przyzwolenie władz państwowych na kształcenie takich elit nie oznacza wcale izolacji od Europy. Nie muszą być ani zaściankowe, ani wyobcowane. I centra doskonałości takiej roli społecznej nie są w stanie spełniać. Zakończę więc tak. Byłoby bardzo źle, gdyby reforma mająca na celu zniesienie barier między polskimi uniwersytetami a rynkiem globalnym zakończyła się wbrew oczekiwaniom jej twórców ostateczną prowincjonalizacją tych instytucji, a przede wszystkim likwidacją autonomicznej społeczności akademickiej, grzesznej i pełnej słabości, ale jednocześnie niezbędnej na różnych polach produkcji kulturowej narodu, który nie wypracował anglosaskich mechanizmów samorządności jako podstawy społecznego współżycia. Pozwolę sobie zatem poprzeć gorąco wszelkie doraźne działania deregulacyjne, zmniejszające biurokratyczne obciążenia środowiska akademickiego. Przede wszystkim jednak pragnę wyrazić nadzieję, że planowane na później głębokie zmiany ustroju szkolnictwa wyższego będą sprzyjały działaniom oddolnym, dywersyfikacji systemu, upodmiotowieniu środowiska. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Bardzo teraz proszę panią profesor Renatę Przybylską. Szanowny panie ministrze, panie rektorze, szanowni państwo. Na początku pragnę wyrazić wdzięczność za zaproszenie do tej dyskusji. Mam nadzieję, że ten mój krótki, bardzo konkretny głos przyczyni się do zwalczenia tego tygrysa, którym pan prezes nas słusznie straszył we swoim wstępnym słowie. Biurokracja na uczelni, punkty newralgiczne. Ten tytuł ma pokazać, gdzie, w którym miejscu takiego organizmu jak uniwersytet, jak sądzę, rodzą się właśnie problemy biurokratyczne. Przypomnę, że biurokracja jest definiowana jako scentralizowany system organizacyjny, w którym władza jest powiązana z urzędem, a działanie organizacji jest podporządkowane biurokratycznym regułom, niejednokrotnie stanowiącym już cel sam w sobie, przesłaniającym właściwe funkcje organizacji albo wręcz uniemożliwiającym jej osiąganie statutowych celów. Charakteryzując biurokrację, jak wiemy, Max Weber wskazał różne jej cechy i niektóre z nich niestety odnajdujemy współcześnie w organizacji szkolnictwa wyższego. Cztery postaram się tu wymienić. I tak, wszystkie działania, także stosunki między członkami organizacji są uregulowane określonymi przepisami. Wszystkie stosunki między członkami danej społeczności mają charakter bezosobowy, cechy osobowe, uczucia nie mają wpływu na te relacje. Wymiana informacji następuje tylko poprzez przekazywanie oficjalnych dokumentów, a zbiór owych dokumentów staje się pamięcią organizacji i celem jej istnienia. Moje uwagi konkretne już na temat obecnej sytuacji na uczelni wynikają z doświadczeń, jakie zdobyłam przez ostatnie 14 lat, uczestnicząc dzięki wyborowi w administrowaniu dydaktyką i nauką w Szkole Wyższej, najpierw jako wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie jako prodziekan do spraw studenckich Wydziału Polonistyki, a obecnie jako jego
dziekan. Problem więc obecnej biurokratyzacji widzę niejako na tle porównawczym w stosunku do ostatnich kilkunastu, tych 14 przynajmniej lat. Jak sądzę, w organizacji życia uniwersytetu rozrastająca się ponad miarę biurokracja pojawia się w trzech typach relacji, a mianowicie po pierwsze w relacji student-uczelnia, po drugie w relacji władze uczelni, w tym także oczywiście Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a podległe mu uczelnie, a dalej pracownicy naukowi, profesorowie i po trzecie w relacji pracownicy naukowi, a zewnętrzne agendy wpływające na działalność naukową. Jeśli chodzi o punkt pierwszy, to znaczy w relacji student-uczelnia, to tak z punktu widzenia zarządzającego Wydziałem Dziekana, ten przyrost biurokracji widzę przede wszystkim w różnych umowach, które musimy teraz ze studentami podpisywać. I tak na przykład każdy student, który podejmuje naukę na uczelni, podpisuje z uczelnią w co najmniej dwóch egzemplarzach umowę. Dotyczy to nie tylko studiów niestacjonarnych, a więc płatnych, ale też studiów stacjonarnych bezpłatnych. Umowa ta, jeśli chodzi o jej język, ujmuje stosunek student-uczelnia jako relację poniekąd handlową. Z jednej strony jest tak zwany usługodawca, z drugiej usługobiorca. Nie będę rozwijać tego wątku, ale chcę powiedzieć, że ten język, który wprowadziły te dokumenty i sposób myślenia o studiach i szkolnictwie wyższym budzi ostry sprzeciw środowiska profesorów, zwłaszcza reprezentujących nauki humanistyczne. Podkreślamy bowiem, że uniwersytet, uczelnia wyższa nie jest ani korporacją, ani instytucją usługodawczą, ani żadnym rodzajem przedsiębiorstwa edukacyjnego, na które należy patrzeć w kategoriach zysku i straty. Tego wątku nie będę dalej rozwijać. Przejdę do punktu drugiego. Gdzie rodzi się biurokracja w relacji władze uczelni, ministerstwo, a profesorowie? Tutaj jeden aspekt dotyczy organizacji dydaktyki. W moim odczuciu niewątpliwie obecnie najbardziej dokuczliwe jest ujęcie organizacji dydaktyki w postaci tzw. krajowych ram kwalifikacyjnych, które wymagają sporządzania w formie elektronicznej uszczegółowionych bardzo sylabusów, programów studiów do poszczególnych kursów, punktacji ICTS, matryc efektów kształcenia, także powoływania przeróżnych komisji i zespołów, które mają w określonym trybie obradować, przedstawiać protokoły, wyniki, monitorować, to też ukochane słowo tych dokumentów, przebieg procesu dydaktycznego itd. Oczywiście uważamy za racjonalne, potrzebne, konieczne wiele z tych wymogów, takich chociażby jak sporządzanie programów i sylabusów, ale jednak za nieracjonalne, niepotrzebne choćby takie wymuszone przez KRK działania, jak po pierwsze sztywność języka opisu efektów kształcenia, gdzie znowu pojawiają się sformułowania, które stanowią jak gdyby zaklinanie rzeczywistości. Bardzo dziwi naszych profesorów, że zamiast pisać, że student powinien umieć, rozumieć i tak dalej, piszemy w takim trybie zaklinającym, kreującym czasu teraźniejszego: student umie, posiadł umiejętność, co zresztą jest brzydkim sformułowaniem polskim, rozumie i tak dalej. Także, proszę Państwa, ten sposób postępowania, który zawarty jest gdzieś w tle KRK, znowu ustawia relacje profesor i student jako proponowanie przez profesorów pewnych usług na sprzedaż. Mowa cały czas o tak zwanych usługach edukacyjnych, które można kupić. I jako tak zwany usługobiorca, student może wymagać jej wykonania od jednej strony od profesora. Czyli niszczy się pewną odpowiedzialność, która jest podstawą procesu uczenia obu stron, współpracę, a ustawia się to poniekąd tak, że jedna strona wymaga, żąda, oczekuje, jest zadowolona lub nie, podoba się jej profesor lub nie, a druga strona do tego się w jakiś sposób, podlegając ciągłym ocenom, musi dostosować. Także ujednolicanie w sztuczny sposób zakładanych przez uczącego wyników kształcenia tak, aby w sposób kaskadowy tak zwane wyniki, efekty danego przedmiotu dopasować do wyników, efektów danego kursu, dalej do wyników osiągnięć danego roku studiów, dalej programu studiów i tak dalej. Tworzenie z wykorzystaniem całego systemu akronimów literowo-cyfrowych, tak zwanych matryc efektów kształcenia. To oszczędzę Państwu pokazywania tego, ale żeby to zobaczyć, trzeba by to rozwinąć tu na biurku w formie pewnego papierowego dywanu. Także ujmowanie wszystkiego, co robimy, w tak zwane punkty przeliczeniowe ICTS. I przywiązywanie wagi do takich działań formalnych w swojej istocie, jak powoływanie specjalnych zespołów, na przykład komisji do spraw jakości kształcenia na każdym prowadzonym kierunku, w każdym instytucie, na każdym wydziale, następnie wymóg odbywania zebrań i spotkań tych komisji poświęconych dyskusjom nad udoskonaleniem dydaktyki,
monitorowaniem przebiegu procesu dydaktycznego i temu podobne. Tyle o KRK. Jeśli chodzi o działalność statutową, to powiedziałabym, że sporządzanie wniosków o środki finansowe na działalność statutową, rzecz oczywiście konieczna, wymaga zbyt szczegółowych planów, i to ujmowanych w postaci ich rozpisania na poszczególne tak zwane zadania badawcze z przypisanym każdemu z nich celem, następnie zamierzonym efektem. To często koledzy pytają, jaka jest różnica między celem a efektem. To samo dotyczy sprawozdania z wykorzystanych środków na działalność statutową. Uważamy, że w nauce prawdziwymi efektami są publikacje lub patenty i sam ich spis powinien pokazywać jasno, na co poszły przyznane środki. Sądzę, że po prostu sprawozdawczość jest tu zbyt szczegółowa. Także jeśli chodzi na przykład o składanie oświadczeń koniecznych do ustalania wymaganego ustawą tak zwanego minimum kadrowego, odbywa się to co roku, a jak się wydaje, chyba raz złożone oświadczenie, jeśli sytuacja się nie zmienia, powinno zachować ważność przez kolejne lata. Oczywiście, jeżeli sytuacja się zmienia, wtedy jest zobowiązanie do zgłaszania tutaj wszelkich uzupełnień, korekt i tak dalej. Ogólnie można powiedzieć, że chodziłoby o to, aby nie powtarzać różnego rodzaju sprawozdań i raportów o tej samej treści, lecz by potrzebne dane były zebrane w jednym miejscu i stamtąd ewentualnie wydobywane. Tutaj moje środowisko łączy wielkie nadzieje jednak z tym systemem POLON, który miejmy nadzieję tę biurokrację ograniczy. Punkt trzeci, relacja pracownicy naukowi a zewnętrzne agendy wpływające na działalność naukową. Tutaj nadmierne obciążenie niepotrzebnymi procedurami biurokratycznymi występuje m.in. w kontaktach z Narodowym Centrum Nauki czy z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. Przykład. W Narodowym Centrum Nauki w procesie ubiegania się o granty naukowe jednym z wymogów jest tłumaczenie w całości przygotowanego wniosku na język angielski. Wymóg ten w przypadku procedur, w których nie zostają powołani recenzenci zagraniczni, uważamy za bezsensowny. Mówię to w imieniu moich kolegów polonistów, których wnioski w absolutnej większości przypadków nie trafiają do recenzentów zagranicznych. Właściwie nie były dotychczas chyba ani razu kierowane do takiej recenzji zagranicznej i wydaje się racjonalne, aby składać te wnioski po polsku, załączać oczywiście w celach informacyjnych krótki opis po angielsku, a dopiero kiedy okaże się, że recenzentem ma być profesor czy ekspert zagraniczny, zażądać powiedzmy w terminie 2 tygodni tłumaczenia wniosku na język angielski. Podobnie zresztą jest w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Tu choćby przykładowo w postępowaniu habilitacyjnym też każdy wniosek habilitanta w całości sporządzany jest równolegle w języku angielskim. Gdyby zastosować to rozwiązanie, które proponuję, to znaczy powoływać, jakby wymagać tego tłumaczenia po powołaniu recenzenta zagranicznego, moglibyśmy po pierwsze ograniczyć biurokrację rozumianą jako wytwarzanie papierów, których tak potem nikt nie czyta, ponieważ pierwsza rzecz to jest taka, że otrzymuję plik dokumentów i ja te papiery z angielską wersją natychmiast przerabiam na bruliony, bo przecież czytam to wszystko, co jest po polsku. Zaoszczędzić na przygotowaniu wniosków czasu i pieniędzy i uchronić też lasy przed przerabianiem ich na papier, bowiem niezależnie od systemu elektronicznego, biurokracja dzisiejsza i tak opiera się na tym, że wszystkie wnioski, wszystkie dokumenty ostatecznie są drukowane, ponieważ zakres posługiwania się tak zwanym podpisem elektronicznym jest jednak bardzo mały. Biurokratyczny głównie charakter ma też działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która wizytując jednostki, dokonując tak zwanej akredytacji kierunków czy instytucji, skupia się głównie na sprawdzaniu dokumentacji, ustalaniu, czy na przykład wydział ma uchwalone i spisane procedury postępowania w różnych sprawach, czy ma protokoły zebrań, protokoły hospitacji odpowiednio uporządkowane. Odnosi się wrażenie, że komisja nie interesuje się rzeczywistą działalnością dydaktyczną jednostki, ale tym, jak wyglądają papiery tę działalność, już nieważne, czy prawdziwą, czy pozorowaną, dokumentując. Widoczna jest biurokratyczna z ducha tendencja, aby zamknąć w formie przepisów i regulacji oraz tak zwanych procedur i dokumentacji wiele spraw, które dotąd toczyły się zgodnie z niepisanymi zwyczajami uniwersyteckimi i niepisanymi zdroworozsądkowymi sposobami postępowania. Czy rzeczywiście ich spisanie jest potrzebne i czy przyczynia się do poprawy funkcjonowania uniwersytetów? Kto i kiedy na przykład udowodnił, że wdrożone procedury biurokratyczne, jak choćby krajowe ramy kwalifikacyjne, rzeczywiście w jakimkolwiek stopniu przyczyniły się do poprawy poziomu kształcenia na naszych uniwersytetach? W odczuciu wielu moich koleżanek i kolegów, wiele tego rodzaju procedur odciąga ich od uprawiania nauki, zajmowania się uczeniem i kształceniem studentów
a jest tylko papierową mitręgą nikomu nie służącą. Złe skutki biurokracji, skądinąd już rozpoznane i opisane przez teoretyków zarządzania widoczne na uczelniach, to wymienię w skrócie 6 punktów. Po pierwsze, problem z wdrażaniem innowacji lub rozwiązywaniem spraw nowych, odmiennych od dotychczasowych, bo są one jako sytuacje nietypowe, nie mieszczące się w przewidzianych tabelkach, systemach punktów, postrzegane jako kłopot, obciążenie, którego osoba zarządzająca stara się uniknąć. To jest właśnie ten moment, kiedy nawet najlepszy zarządzający myśli sobie, po co mi ten kłopot, prawda, kolejny. Niszczy mi dotychczas wypracowany struktur. Po drugie, skupianie się na czynnościach biurokratycznych zamiast na właściwej działalności dydaktycznej i naukowej. Wszyscy w cudzysłowie zarządzają, produkują papiery, kto więc na końcu uczy studentów, prowadzi badania naukowe. Po trzecie, przymus dopasowywania się do procedur i tłumienie rozwoju nauki i dydaktyki, który w tych procedurach się często nie mieści. Na przykład sztywno wskazuje się, ile punktów ECTS ma przypadać na każdy z semestrów nauki. Ze względu na proces boloński właściwie każdy kurs powinien się kończyć w semestrze. My na przykład musieliśmy zlikwidować przez lata istniejące na polonistyce kursy trzysemestralne, a nawet obejmujące 4 semestry, no żeby się dopasować zarówno do systemu bolońskiego, jak i pewnych narzędzi elektronicznych. Po czwarte, prowadzi to do nagradzania konformizmu, fasadowości, formalizmu, w cudzysłowie pięknych papierów, bez dostrzegania spoza nich prawdziwej, czasem już nie tak pięknej rzeczywistości. Piąte, przestrzeganie przepisów staje się celem nadrzędnym, a nie to, co powinno być takim celem, nauka i dydaktyka na najwyższym poziomie. I szóste, chyba najgorsze, to dehumanizacja i zanik społecznego zaufania, zanik normalnych stosunków międzyludzkich opartych między innymi na empatii, chęci zrozumienia drugiej strony, pomocy, współpracy, wymyślaniu nowych rozwiązań itd. Nam, humanistom, zwłaszcza ten bezduszny aspekt biurokracji wydaje się ogromnym zagrożeniem. To nie tylko dla uczelni, proszę Państwa, ale też dla kultury kształtowania stosunków międzyludzkich, z których modelem młodzi ludzie wychodzą w świat. Jeżeli się nauczą, że nie jest ważna to, co mówię, empatia, chęć zrozumienia, pomoc, współpraca, a nie konflikt, a nie pokazywanie bezdusznie na przepis tylko i wyłącznie, to z takim modelem funkcjonowania wyjdą nasi studenci. Żeby zakończyć to pewną konkluzją pozytywną, a nie utonąć w ogólnikach, chciałam zaproponować 5 punktów pod tytułem ograniczenie biurokracji w szkolnictwie wyższym. Oczywiście są to rzeczy do dyskusji, mogą się Państwo z tym nie zgadzać. Ja przekazuję ten punkt widzenia, jaki utwierdza mnie w przekonaniu moje doświadczenie. Oczywiście też mogę się mylić. Pierwszy punkt to stworzenie jednej bazy danych o szkolnictwie wyższym, co jak rozumiem się dzieje i dam to z radością. Drugi. Ograniczenie sprawozdawczości i uznanie danych, właśnie na przykład tych danych umieszczonych w Polonie, za w wielu wypadkach wystarczający element sprawozdania czy dawania wiedzy władzy, co dzieje się w nauce i w dydaktyce szkół wyższych, ponieważ tych danych tam będzie i już jest bardzo dużo. Po trzecie, odstąpienie od krajowych ram kwalifikacyjnych w obecnej postaci, zwłaszcza od owych matryc. Po czwarte, odstąpienie od produkowania niepotrzebnych wersji dokumentów w języku angielskim. To jest tylko wygodne dla urzędników, a niewygodne dla wnioskodawców. To jest właśnie ten element biurokracji. Komu ma służyć dany proces? Czyjej wygodzie? I po piąte, najważniejsze, chodziłoby jednak o wzmocnienie autonomii czołowych uniwersytetów i pozostawienie im swobody co do rozwiązań organizacyjnych w dydaktyce i nauce bez mnożenia coraz większej liczby przepisów szczegółowych. Autonomia i odpowiedzialność, a nie właśnie regulacja i kontrole. Dziękuję bardzo. Prosimy, proszę bardzo panią doktor Annę Lewandowską o przedstawienie. Chciałabym przedstawić się. Jestem nauczycielem akademickim z 25-letnim doświadczeniem. Jestem kierownikiem studiów na kierunku geologia i także wicedyrektorem do spraw dydaktycznych Instytutu Nauk Geologicznych UJ-u. Przede wszystkim chciałabym podziękować panu przewodniczącemu za zaproszenie mnie tutaj, oddanie głosu też szeregowym pracownikom, którym wiele regulacji spędza sens oczu i stwarza problemy.
Podtytuł swojego wystąpienia zatytułowałam z notatnika praktyka, gdyż będzie ono poświęcone kilku przykładom problemów, z którymi spotykamy się na co dzień, my, nauczyciele akademiccy. Omówię dwa takie zagadnienia, mianowicie akredytacje i algorytm. W jaki sposób wpływają one na jakość kształcenia? Może zacznę od akredytacji. Proszę Państwa, rozporządzenie ministra nauki z 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów. I w tym rozporządzeniu dotyczącym minimum kadrowego na studiach drugiego stopnia, z tego rozporządzenia wynika, że minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia stanowi co najmniej 6 samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej 6 nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora. Okej. Jeśli chodzi o uczelnie, gdzie rozpoczynane są kierunki studiów, tak, i nie ma tam 6 samodzielnych nauczycieli, czy brakuje, możemy tych 6 nauczycieli poszukać, możemy zatrudnić 1 czy 2, których brakuje. Co natomiast z małymi instytutami, które, tak jak nasz Instytut Geologii od 1811 roku, od Staszica, tak, starają się tradycyjnie prowadzić te studia magisterskie na najwyższym poziomie. U nas studia magisterskie prowadzone są w 90% przez samodzielnych nauczycieli, tak wykłady, jak i ćwiczenia, w małych grupach ćwiczeniowych. I pojawił się problem, czy my powinniśmy to zmienić? Czy rzeczywiście 6 niesamodzielnych nauczycieli akademickich jest wymaganych do minimum kadrowego? Bo przy małej liczbie kadry w zasadzie, żeby spełnić ten wymóg, musielibyśmy zwolnić 3 samodzielnych i zatrudnić do prowadzenia zajęć 3 niesamodzielnych. Wspominam tutaj o tym, bo kosztowało to nas wiele czasu, wiele dyskusji. No, oczywiście myślę, że Państwo możecie sobie wyobrazić, co zdecydowaliśmy. Oczywiście zajęcia prowadzą dalej pracownicy samodzielni, ale wykładnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej w tym punkcie były różne. Następny przykład, który chciałam Państwu przedstawić, a mianowicie z tego samego rozporządzenia ministra. Rozporządzenie z 2011 roku, w tym rozporządzeniu było wzmiankowane w paragrafie 7, że zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. Jakie to wywołało komplikacje? Wywołało to takie komplikacje, że wszelkie nowe, najnowsze osiągnięcia naukowe nie mogły być wprowadzane, prawda, w trakcie cyklu kształcenia dopiero po 3 latach. Dziękujemy bardzo naszym włodarzom, bo w nowym rozporządzeniu ministra to zostało zmienione. Drugi aspekt akredytacji, o czym już tutaj pani profesor wspomniała przede mną, a mianowicie formalizacja tej akredytacji, która powoduje tą ogromną biurokrację, i nasza prośba o akredytację bardziej merytoryczną, profesjonalizację z geologicznego podwórka. Przykładem tutaj jest Wielka Brytania, gdzie kursy i całe kierunki studiów akredytuje Geological Society of London i zaangażowane są w te akredytacje najważniejsze autorytety i rzeczywiście jest jakość kształcenia tam postawiona na pierwsze miejsce. Przejdę teraz do algorytmu i odniesienie do poziomu kształcenia. A mianowicie, proszę Państwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w materiałach dla podkomisji, gdzie dokonano oceny funkcjonowania algorytmu podziału tej dotacji podstawowej, pisze, że wokół naliczania dotacji podstawowej narosło wiele mitów i należy do nich ten mit, to błędne przeświadczenie, że wysokość dotacji dla uczelni zależy przede wszystkim od liczby studentów. Czy to jest rzeczywiście mit? Autorzy tej oceny piszą dalej, że w algorytmie uwzględniany jest udział parametrów danej uczelni względem sumy parametrów wszystkich uczelni. I jest to oczywiście prawda, tak? Czyli czym więcej, czy mamy
więcej studentów w tym boomie demograficznym, na studenta przychodziło mniej pieniędzy. Tak? W okresie niżu demograficznego możemy się spodziewać, że na studenta w związku z takim rodzajem algorytmu przyjdzie tych pieniędzy więcej. I autorzy piszą dalej, że taka konstrukcja formuły algorytmu wpływa na silniejszą konkurencję między uczeniami i motywuje je do osiągnięcia lepszych parametrów. I proszę Państwa, to drugie zdanie w zasadzie zaprzecza pierwszemu. Bo tak naprawdę, jeśli mamy konkurować między uczelniami, to będziemy konkurować w tym, żeby przyjmować więcej studentów. Aby rzeczywiście ta kwota przyznawana na studenta była wyższa, tak naprawdę rektorzy uniwersytetów powinni wypracować wspólny front i przyjmować jak najmniej tych studentów, tak? Tak żeby ta kwota się dzieliła na mniejszą liczbę studentów, wtedy będziemy mogli zapewnić tym pojedynczym studentom lepszą edukację. Jak to wygląda w praktyce w Instytucie Nauk Biologicznych UJ? Jak się to przełożyło tak naprawdę na zatrudnienie? W latach 90. limit przyjęć studentów był 36 osób, w 2015 limit przyjęć to 55 osób. Liczba studentów w grupach, jeśli chodzi o te ćwiczenia laboratoryjne, te bezpośredniego kontaktu z nauczycielem w latach 90. w tych ćwiczeniach laboratoryjnych terenowych to było 9 osób w grupach, w 2000 12, obecnie mamy 15 osób w grupach. I proszę Państwa, no niestety tutaj odwołam się jeszcze do sprawozdania z realizacji zadań i budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 roku, gdzie tak naprawdę finansowanie pokazuje, co jest rzeczywistym celem, tak, działania. Czyli celem jest zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym i do monitorowania stopnia realizacji tego celu wykorzystano udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie, tak, biorąc pod uwagę grupę wiekową 25+, i osiągnięto jednym 20%, co jest oczywiście bardzo dobrym wskaźnikiem, pomimo tego, że nie osiągnięto zaplanowanego. Czyli generalnie, proszę Państwa, podniesienie poziomu wykształcenia z perspektywy Państwa, to jest podniesienie liczby osób z wyższym wykształceniem. No i bardzo się z tego cieszymy. Natomiast z perspektywy nauczyciela akademickiego, no to chcielibyśmy, prawda, może niekoniecznie zwiększać tą liczbę absolwentów, ale na pewno chcielibyśmy, aby absolwenci byli lepiej wykształceni, innowacyjni, otwarci, aby lepiej sobie radzili na rynku pracy. Czy da się pogodzić te dwie perspektywy? No, da się, to taki kulinarny przykład. Chcemy zaprosić 7 osób na kolację. Dobrą kolację podać. Jeżeli zaprosimy 8 osób, też podamy dobrą kolację. Ale jeśli zaprosimy 12, niestety musimy większe nakłady ponieść. Tak? Także może zanim doczekamy, aż dogonimy Koreę Południową w procentach nakładów na inwestycje, badania, to ja może zaproponuję taką małą zmianę, oczywiście po dyskusję, ale która by umożliwiła korzystniejsze finansowanie nam, mianowicie w algorytmie waga studentów pierwszego i drugiego stopnia jest jednakowa. Ja badając kosztochłonność naszych studiów, stwierdziłam, że kosztochłonność studiów na drugim stopniu jest około 2-3-krotnie wyższa niż to kosztochłonność na studiach pierwszego stopnia i może należałoby tutaj taki współczynnik też rozważyć. To dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz pan profesor Pisty. Panie ministrze, panie prezesie, szanowni państwo, ja może zacznę od tego rysunku. Tutaj pan profesor Szwedlow, który przedtem zwrócił uwagę, że jest tak, jakbyśmy to chcieli widzieć. Nauka to nie jest bezbronny baranek. Nauka. Dobrze, to nie jest dojna krowa. To jest waleczny tygrys, który agresywnie atakuje nasze ograniczenia co do wiedzy
i w Poznaniu. Dlatego niestety ten rysunek powinien mieć tygrysa, ale który jest spętany, zgodnie z tym, co ja mam powiedzieć, różnymi siłami, pętami, pędzami, poraniony różnymi regulacjami. Wtedy możemy o tych jego ranach rozmawiać, jakie leczyć. Proszę Państwa, ja mam powiedzieć coś o kontrolach, które gnębią naukę. Posłużę się oczywiście przykładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Duża instytucja, duży pracodawca i bardzo dużo kontrolowany. Proszę Państwa, w roku 2014 ilość dni, które kontrole spędziły w Uniwersytecie Jagiellońskim, podkreślam dni, nie ilość osób kontrolujących, wynosiła 572. Proszę Państwa, gdy omawialiśmy te wystąpienia, ja mówiłem, że troszkę sytuacja się poprawiła i w 2015, już jest mniej. Niestety po sprawdzeniu jeszcze niepełnych danych w roku 2016 ta liczba dni, które kontrole spędziły, to jest 605. Proszę Państwa, ja jestem uczciwy. Powiem, to na pewno jest liczba nieco przeszacowana, ponieważ po pierwsze to są dni, a nie dni robocze. Wobec tego, jeżeli kontrola spędza 3 dni, to rzeczywiście to są 3 dni. Jeżeli zapisane jest, że jest 20 dni, to jest prawdopodobnie 20 minus 4, więc powiedzmy, że to jest zawyżone nawet o 20%. Są też pewne przeszacowania, ponieważ kontrola ma obowiązek, przychodząc wpisać się do książki kontroli i obowiązek wychodząc wypisać się, ale nie każda to spełnia. Dlatego niektóre z tych dat zamknięcia są wzięte jako data protokołu. No ale powiedzmy, że wobec tego jest to przeszacowane o 15%, co oznacza, że mamy liczbę dni kontrolnych albo potworek kontrolodni w Uniwersytecie Jagiellońskim około 500. Biorąc pod uwagę dni robocze, że dni robocze w roku jest około 250, dokładnie 254 w tych dwóch ostatnich latach, to oznacza, że w każdym dniu średnio były w Uniwersytecie Jagiellońskim dwie kontrole. Co więcej, proszę Państwa, jak chodzi o liczbę osób zaangażowanych ze strony organów kontrolujących, to żadna kontrola to nie jest jedna osoba, co najmniej dwie, a maksymalnie to, co ja wiem, to było 11 osób. Proszę Państwa, teraz dla kontrastu przytoczę Państwu jeden artykuł z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ona oczywiście dotyczy przedsiębiorstw, a nie uczelni. Całe szczęście, że nie jesteśmy zawsze traktowani jak przedsiębiorstwa, ale w tej ustawie artykuł 80 nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorstwa. A w następnym artykule ustawa czas trwania wszystkich kontroli organów kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców 12 dni roboczych, do małych 18, do średnich 24, a do pozostałych przedsiębiorców 48 dni roboczych. Proszę Państwa, oczywiście są jest szereg wyjątków, jeżeli są podejrzenia i tak dalej, tym niemniej jest pewna rozbieżność z tym, co widzimy w uniwersytetach i nie jest to odosobniony przykład, nie mam dokładnych, ale pytaliśmy w Warszawskim, na GK, w co większych uczelniach. Te liczby są rzeczywiście imponujące, albo inaczej zatrważające. Proszę Państwa, kontrole są prowadzone, że tylko NIK. No, ja może powiem jeszcze kilka innych instytucji. Są kontroli skarbowe, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucje pośredniczące, jak chodzi o projekty, instytucje zarządzające, Komisja Europejska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Zamówień Publicznych i wreszcie Najwyższa Izba Kontroli także. Proszę Państwa, to angażuje osoby z organów kontrolnych, trudno, ale angażuje wiele sił i środków na uczelni. Taka grupa kontrolna przychodząc życzy sobie mieć do dyspozycji osoby, które będą obsługiwać tę kontrolę, to znaczy dostarczać dokumentów i wyjaśnień, zarówno administracyjnych, jak i merytorycznych. Proszę pamiętać, że z jednej strony oczywiście z punktu widzenia zarządzającego uczelnią, jeżeli mamy kierownika projektu na przykład, żeby był dostępny, to się skupia na nas, a nie oczywiście na organie kontrolnym, ale to powiedzmy jest też do przyjęcia.
przeżycia, natomiast ze strony administracji po dostarczeniu różnorakich dokumentów angażuje wiele różnych jednostek, bo dzięki nim mamy informacje odnośnie księgowości, faktury, dzięki niej są informacje osobowe, dzięki niej informacje dotyczące zamówień publicznych i tak dalej. Co więcej, kontrole najczęściej, to na szczęście może odchodzi w przeszłość, ale mimo wszystko na razie to powiem, życzą sobie mieć sterowaną dokumentację, listowaną zazwyczaj w tym, co przed podjęciem kontroli, zazwyczaj w dwóch kopiach. Tym niemniej później życzą sobie też mieć wgląd w oryginały dokumentu, stąd ta bieżąca obsługa. Ta ilość dokumentów, które należy sterować, jest całkiem pokaźna. Maksymalna, taka rekordowa ilość zeskanowanych dokumentów to było 19 tysięcy stron dla jednej kontroli, jednego projektu. Do tego wrócę, bo może to szczęśliwie odejdzie w przeszłość. Proszę Państwa, to, co jest jeszcze dosyć angażujące i bolesne, to jest to, że instytucje kontrolujące zmieniają swoje wytyczne interpretacje. W szczególności, jeżeli mamy do czynienia z projektami, to audyt w trakcie projektu, który jest zrozumiały, wskazuje nam kierunki działań, które powinniśmy podjąć, pewne działania naprawcze, które podejmujemy, a następnie rozpoczyna się, projekt się kończy, następuje okres trwałości i po czwartym roku okresu trwałości przychodzi kontrola i twierdzi, że interpretacja jest zupełnie inna i nie tylko tamta wykładnia była fałszywa, wobec tego postępowanie było fałszywe, należy w krytycznych przypadkach zwrócić część środków, które zostają uznane za niekwalifikowane oraz odsetki od tych środków, które zostały naliczone poprzez tych kilka ładnych lat. No, jest to, niewątpliwie to są środki, które przepływają z jednego obszaru finansów publicznych do innego, ale dla uczelni, dla nauki jest ze szkodą. Jest szereg obszarów, w których te niejasności się pojawiają. W szczególności w projektach takie najbardziej kontrowersyjne miejsca to są kwalifikowalności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tak zwana 13 pensja. Jak ją wypłacać, kiedy, jeżeli projekt się kończy w trakcie roku. Obowiązek stosowania się do reguły konkurencyjności niezależnie od ustawy o prawo zamówień publicznych. Odnośnie interpretacji różnic kursowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, amortyzację aparatury, umowy cywilnoprawne, podatku VAT i tak dalej. To naprawdę jest bardzo dużo obszarów, w których możemy popaść w różnicę zdań w czasie, która powoduje, że mamy bardzo wiele problemów. Proszę Państwa, może wrócę do tej ilości materiałów, które należy przygotowywać dla kontroli. To rzeczywiście jest wielkie obciążenie, niemniej jest pewna szansa, że to zostanie zmienione, ponieważ ustawa, ordynacja podatkowa została zmieniona i w tejże ordynacji jest artykuł dodany, który mówi, że w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, od teraz będziemy mówić o będę mówił o księgowości w postaci elektronicznej, organy kontrolne mogą sobie zażyczyć przekazania informacji w postaci elektronicznej. Wprowadza się pojęcie jednolitego pliku kontrolnego. Jednolity plik kontrolny to jest zdefiniowana struktura danych. Proszę Państwa, przygotowałem slajdu, ale ci, co znają programowanie, to jest bardzo podobne do struktury języka C. To nas specjalnie nie przeraża, bo to są informatycy, którzy mają to zrobić. Zacznie to obowiązywać od 1 lipca i na stronie Ministerstwa Finansów, które to prowadza, pojawiły się pytania i jedno z tych pytań, takich często zadawanych pytań, dotyczy terminów prowadzenia. Pewne jest tak, że z analiz wynika, że zakres prac niezbędnych do prowadzenia jednolitego pliku kontrolnego jest bardzo duży, ponieważ wszystkie programy księgowe muszą zostać przystosowane do zapisów danych w postaci takiej, jak zostało to zdefiniowane w strukturze jednolitych kontrolnych.
kontrolnych i wobec tego rodzi się obawa, że instytucje, które opiekują się programami, dostarczają ich, nie zdążą tego zrobić. Odpowiedź brzmi, że zakres niezbędnych zmian jest istotnie duży, ale przewidziane zostało odpowiednio druku vacatio legis. Nie jest planowana zmiana tego terminu. Próbujemy się do tego dostosować i nie wątpię, że programy powstaną. Ale każdy, który ktokolwiek kiedy pisał jakikolwiek program, to wie, że komputer zrobi dokładnie to, co człowiek zaprogramował, a czasem to jest kompletnie coś innego od tego, co było zamierzone, co człowiek zamierzał. Bo przełożenie zamierzeń na język programowania maszyny jest czasem trudne i dociera się w trakcie. Wobec tego przejście na jednolite pliki kontrolne, w liczbie mnogiej, bo ich jest kilka dotyczących różnych obszarów, na pewno będzie też obarczone błędami, tak jak wprowadzanie systemu kolon czy bazy publikacji. I mam nadzieję, że będzie odpowiednio dużo czasu na to, żeby dopracować ten system, zanim organa kontrolne chcą powiedzieć, że nie dopełniliśmy warunków przekazywania wszystkich danych. Proszę Państwa, chciałbym zakończyć dwoma elementami. Jeden to nawiązując do tego, co Państwo, Pan Prezes przed mną mówił, to zaufanie w stosunku do podmiotów ogólnie jest istotne. A w szczególności do uczelni wydaje mi się, że jest dosyć uzasadnione, bo my sami chcemy dobrze działać. Chcemy wydawać pieniądze zgodnie z przepisami, sami prowadzimy własne audyty, nie starając się nie bardzo obciążać kierowników projektów czy jednostki odpowiednio składowe uniwersytetu i często nam się to udaje. Jako przykład chciałbym tutaj przywołać taką informację o wynikach kontroli wykonanych w zakresie programu, który dotyczy współpracy z Polonią i Polakami. Zaangażowane było wiele podmiotów, ministerstwa, ambasady. Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała i w jednym miejscu pisze następujący pasus. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, skontrolowane podmioty, w tym organizacje pozarządowe w zakresie wywiązywania się z umów na realizację zadań określonych. Przy czym nieprawidłowości, mimo stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanych podmiotach jest tu odnośnik. 33. Tenże odnośnik mówi, nieprawidłowości w realizacji zadania nie stwierdzono w przypadku jednego z 7 skontrolowanych tu podmiotów, to jest Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę Państwa, my naprawdę dokładamy starań, żeby wszystkie procedury i zarządzenia były wypełniane i apelujemy, aby nieco to dumne zwierzę, tego tygrysa nauki, uwolnić z tych wszystkich pary jaszczy, pułapek i potrzasku, pozwolić mu działać, a audyty i kontrole przekształcić w coś rodzaju opieki nad jego zdrowiem, nad tym, żeby mógł się rozwijać i działać tak, jak należy. Dziękuję. Panie premierze, panie prezesie, szanowni państwo, chciałbym przedstawić pokrótce pewne wyjście, pewne rozwiązanie, które może nam pomóc w tych problemach, które zostały przedstawione poprzednio przez moich przedmówców. Na początek logika tego podejścia. Mianowicie, jak Państwo wiedzą, no, mamy do czynienia z olbrzymim organizmem, pałce uczelni o rozmaitym poziomie. Ten system jest olbrzymi i różnorodny. Dokonywanie równocześnie przemian we wszystkich tych uczelniach jest obarczone wysokim ryzykiem. Propozycja polega na tym, ażeby stworzyć pewien program pilotażowy. Program, który będzie testował rozwiązania deregulacyjne i projakościowe i przetestować ten program na wybranych uczelniach. Oczywiście pytanie natychmiast nasuwa się, jakie to mają być uczelnie. Odpowiedź chyba też jest oczywista, mianowicie trzeba oprzeć się na najlepszych uczelniach. Tym uczelniom można zaufać, one sobie dają radę. Teraz jak wybrać te uczelnie, to może pod koniec
jakie to są najlepsze uczelnie, a może chodzi o uczelnie flagowe. To pojęcie na pewno Państwo słyszeli już wcześniej. Pomysł na tym polegałby na pewnym mariażu testowania ryzykownych, daleko idących rozwiązań z ewentualnością wprowadzenia okrętów plażowych, uczelni wydłużonych, nieco inaczej traktowanych. Ja od razu dodam, że ta struktura okrętów flagowych, a wcześniej też szkół doktoranckich oraz ośrodków badawczych powstała w Niemczech i w wielu wypadkach będę opierał się właśnie na tamtym rozwiązaniu. Po pierwsze, jakie elementy programu należy wprowadzić w tym pilotażu? Część z tych elementów będzie dotyczyła rzeczywiście wyłącznie wyróżnionych uczelni, czyli tych flagowych, ale część może mieć zastosowanie dla wielu, właściwie można powiedzieć dla wszystkich. Po pierwsze, koniec z masowością studiów na wybranych uczelniach. Ja muszę powiedzieć, jako nauczyciel akademicki stoję permanentnie przed dylematem, czy mając grupę studentów nauczyć ich wszystkich, jestem w stanie to zrobić, ale po pierwsze potrzebuję więcej czasu albo nauczę mniej, czy też zająć się najlepszymi. Natomiast pozostałe po prostu zostawić tam sobie, oni albo odejdą, albo nie będą mieli o wiele. Ten problem jest na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydawałoby się, tam gdzie uczymy najlepszych studentów, jesteśmy przymuszeni poprzez algorytm wymuszający na nas jak największą liczbę studentów, bo za tym idzie finansowa. Całkiem możliwe, że na niektórych kierunkach należy wprowadzić egzaminy wstępne, że matura nie jest dobrym sprawdzianem, albo korelacja między wynikami matur, a wynikami na studiach jest dosyć duża. Pełna swoboda tworzenia kierunków. Tutaj moi przedmówcy już wspominali, mimo że uczelnie mają pełną autonomię, to są ograniczenia czy z liczebnością kadr, czy też właśnie z kierunkami interdyscyplinarnymi. To należy przełamać, zostawić całkowicie uczelnie. Obniżone pensum dydaktyczne. Moi koledzy w Stanach Zjednoczonych mają trzykrotnie mniej zajęć dydaktycznych, pracując podobnie jak ja, zajmując się nauką i dydaktyką. To oczywiście nie oznacza, że te uczelnie wyróżnione mają być wyłącznie uczelniami badawczymi. To na tych uczelniach dydaktyka powinna być równie ważna i powinna panować równowaga między etatami naukowymi, czysto naukowymi, etatami dydaktycznymi oraz etatami mieszanymi. Te uczelnie, wyróżnione uczelnie, powinny być atrakcyjnym miejscem pracy. To właściwie jest jedyne miejsce, gdzie wspominam o finansach. Wiadomo, że problem wiąże się ze wzmocnionym finansowaniem. Atrakcyjne miejsce pracy, również finansowo. Studia. Proces boloński, 3+2 versus 5-letnie studia. Tu powiem, propozycja polega, ona jest wypracowana w rozmowach ze studentami, to jest dosyć skomplikowany problem, ale propozycja polega na tym, ażeby studia tam, gdzie tylko jest wola i jest możliwość, prowadzić jednolite studia 5-letnie, jak najszerszym zakresie, z opcją po 3 latach możliwości robienia licencjata. Jeśli ktoś chce zrobić licencjat, ponieważ chce wyjechać za granicę albo chce zakończyć proces, to może to zrobić, może również uczyć licencjatem na 4-5 rok. Natomiast osoby, które są zdeterminowane do studiowania przez 5 lat, nie powinny tracić czasu na robienie czasami fikcyjnych prac licencjatów. Indywidualizacja studiów, gdzie tylko się da. Na niektórych kierunkach, ze względu na jednak dużą liczbę studentów, raczej jest to możliwe dopiero od 2 roku, ale niech będzie i tak. Natomiast na niektórych kierunkach, mam na myśli kierunki przyrodnicze, indywidualny tok studiów, czy też opieka tutorii jest możliwy właściwie. To moja słabość, czy moja mania. Uważam, że nauczyciele naszych dzieci powinni być uczeni na najlepszych uniwersytetach. Tak, stąd moim zdaniem te wyróżnione uczelnie, czy pilotażowe uczelnie powinny stworzyć programy edukacyjne dla nauczycieli. To byłaby taka kadra nauczycieli flagowych. Proszę Państwa, praktycznie nie istnieje system oceny jakości nauczania. Wszystkie wskaźniki, rankingi dotyczą de facto
badań naukowych, jakości badań naukowych, a to jest bardzo prosto skorelowane z finansami, stąd nasze niskie oceny, czwarta, piąta setka najlepszych naszych uczelni. Tymczasem istnieje, czy też tworzy się pod auspicjami OECD program oceny kompetencji studentów, taki analogiczny do programu PISA oceny kompetencji gimnazjalistów, tyle że uczelnia za uczelnią, kierunek za kierunkiem. Proszę sobie wyobrazić, że żadna polska uczelnia nie uczestniczy w tym programie, mimo że jesteśmy członkami OECD. A taki test na poziomie właśnie trzeciego roku, czyli licencjatu, sprawdzałby kompetencje, porównywałby kompetencje uczelni. Na początek może w naszym polskim gronie, a całkiem możliwe, że w ramach OECD. Dostęp dla studentów z całego świata, to tylko krótko powiem, chodzi o to, ażeby nie było różnicy między studentami z Polski, z Europy i z całego świata. To oczywiście wymaga wzmocnienia systemu stypendialnego, zarówno stypendia socjalne, jak i stypendia narodowe. Ten problem w jakiś sposób trzeba pokonać, mówię o internacjonalizacji, on ma pewne bariery związane z członkostwem, długi lub nie, ale ten problem powinien zostać rozwiązany. Krótko tylko, osobowość prawna jest zagwarantowana dla całej uczelni. Należy rozważyć, wydaje mi się, że należy rozważyć osobowość prawną dla podstawowych jednostek organizacyjnych. Głównie chodzi o finanse. Tu siedzący pan rektor Kistryn dobrze wie, ile grantów podpisuje w imieniu uczelni. Kilka tysięcy, podejrzewam. Rośnie kilka tysięcy. To moim zdaniem należy zdecentralizować. To są, proszę Państwa, podstawowe elementy, które mogłyby w takim programie pilotażowym się znajdować. Pytanie, w jaki sposób wybrać te uczelnie, jak wybrać? Otóż ja w 2008 roku pisałem na zamówienie ministerstwa taką ekspertyzę, jak stworzyć wydziałowe, czy na poziomie wydziałów Centra Doskonałości. Otóż wtedy propozycja polegała na tym, żeby na początku zrobić rzeczywiście KNOWY, Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące na poziomie wydziałów. I to w zasadzie zostało zrobione, czy też jest w trakcie, z pewnymi zmianami, bo dopuszczono konsorcja i tak dalej, troszeczkę ta idea została obsuta. Natomiast to, w jaki sposób jest, natomiast uczelnie, które zdobyły najwięcej KNOWów, miałyby prawo startować do rangi uczelni flagowych. Od tej pory, od 2008 roku przybyło wiele więcej kryteriów. Chęć dziela kategorie, można by wziąć kategorię A+. Polska Komisja Akredytacyjna przydziela kierunki wyróżnione. To by był element dydaktyczny wyróżniony tutaj. Oczywiście należy wziąć pod uwagę granty, stypendia centralne, nagrody, patenty, wdrożenia i elementy tego typu. Każdy z Państwa może sobie zrobić taki ranking. Ja oczywiście też zrobiłem. To jest bardzo prosto. Proszę Państwa, no wynik jest przeszkadzający. Na czele, proszę Państwa, mojego prywatnego rankingu są dwa polskie uniwersytety. Jeśli obniżyć, czy też powiększyć to grono i uwzględnić, że potrzebujemy też polskiego MIT, czyli wziąć uczelnie techniczne, to grono, można powiedzieć, zatrzymuje się następny krok na sześciu uczelniach, trzy politechniczne i trzy uniwersytety rozlokowane w czterech polskich miastach. Więcej szczegółów nie podam. Być może potrzebujemy za nami. Proszę Państwa, podsumowując, wydaje się, że taki program pilotażowy można wprowadzić stosunkowo szybko, jako pilotaż w ograniczonym zakresie kilku uczelni, potencjalnych okrętów flagowych, po 3 do 5 latach należy ocenić, po pierwsze, które deregulacje się sprawdziły, które nadają się do wszystkich uczelni albo do większości, które nadają się i czy w ogóle tworzymy okręty flagowe. Dziękuję Państwu. Mamy małą zmianę w programie. Teraz od razu rozpoczynamy dyskusję, dlatego że
pan premier no, ma czas ograniczony i wobec tego bardzo proszę teraz pana profesora Borowskiego, który będzie. Proszę państwa, pozwolę sobie przy okazji zwrócić uwagę państwa na to, że tutaj na stole leżą książki przecenione, ale nie z obniżoną wartością i jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany produkcją wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności, to bardzo gorąco zapraszam. A teraz otwieram dyskusję. Proszę bardzo o to, żeby wypowiedzi nie trwały dłużej niż 5 minut. I proszę też o przedstawianie się państwa, którzy chcą coś powiedzieć. Proszę bardzo. Marek Kierzabek, jestem dyrektorem Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Tytułem przedstawienia jest to instytut, który ma kategorię A+. Jest również należy do konsorcjum, które dostało status KNOP. Ja rozumiem, że to trochę zepsuło plany pana profesora Szweda, że konsorcja mogą, no ale jesteśmy w KNOP-ie, być może to konsorcjum też z naszym udziałem dostało ten status. Otóż trochę mnie ośmielił pan profesor Szwed, mówiąc o tym Tygrysie i o tym, żeby zdejmować mu pęta. Ja bym wobec tego powiedział o jednej sprawie, która, jak mi się wydaje, takie pęta nakłada, mianowicie pewien sztuczny podział dotyczący nauki, sztuczny podział między jednostkami uniwersyteckimi, a jednostkami badawczymi, takimi jak Instytuty Polskiej Akademii Nauk. Przy czym akurat w naszym przypadku, tak jak wspomniałem, jestem członkiem konsorcjum imienia Mariana Smolutowskiego, które wspólnie z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH i jeszcze Instytutem Katalizy Fizyko-Chemii Powierzchni i Wydziałem Chemii UJ uzyskało status KNOP. Wobec tego w naszym przypadku te bariery są dość dobrze pokonywane. Jednakże te bariery są. W szczególności chcę powiedzieć o jednej, która wydaje mi się ważna. Ta bariera wiąże się z przepływem kadr między rozmaitymi sektorami nauki. Mianowicie, ja uważam, że jedna z misji Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytutów Badawczych, to działania takie, żeby kariery młodych uczonych po doktoratach przebiegały jak najszybciej, jak najlepiej, żeby w możliwie najlepszych warunkach ci ludzie uzyskiwali bardzo szybko habilitację, żeby robili autentyczne kariery naukowe. I realizacja tego programu przyniosła duży sukces. Mianowicie myśmy zatrudnili kilkudziesięciu znakomitych absolwentów, głównie krakowskich uczelni, którzy w tej chwili właściwie wszyscy osiągają albo osiągnęli już stopień doktora habilitowanego. I pojawia się pytanie, co ci ludzie mają robić? Otóż w tej chwili nie ma dla nich praktycznie miejsca na uczelniach. Oczywiście można powiedzieć, są te znakomite uniwersytety, pewne dwa z listy profesora Szweda, warszawski, jagielloński. Tam ta kadra jest tak znakomita, że oczywiście własne kadry zapewniają etaty profesorskie. Ale problem polega na tym, że nie ma miejsc nawet na uczelniach, na których takich wątpliwości mieć nie można. Krótko mówiąc, w Polsce w tej chwili jest problem polegający na tym, jak zatrudnić ludzi na poziomie doktora habilitowanego, którzy mają powiedzmy około 40 lat, dla których nie ma etatów profesorskich. Jeśli by popatrzeć na doświadczenia światowe, to mnie przychodzą do głowy dwa. Jeden niemiecki, którym jest bardzo ostre prawo mówiące o tym, że nie można macierzystej instytucji awansować. No, w polskich realiach to by się przekładało na taki wymóg, że pierwszą posadę profesora nadzwyczajnego uzyskuje się w innej instytucji niż ta, w której się uzyskało habilitację. Czy by to zaszkodziło, gdyby był przepływ między Warszawą a Krakowem chociażby, ale już zwłaszcza gdyby był dla bardziej
chcę użyć słowa prowincjonalnych, bo jak się patrzy na Polskę, jak się rozbudowują mniejsze uniwersytety, mniej renomowane, to budzi to szacunek. Drugie rozwiązanie włoskie, polegające na tym, że tam organizacje finansujące naukę, w tym przypadku to oczywiście byłoby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z puli przeznaczonej na rozmaite granty funduje posady dla profesorów nadzwyczajnych w uniwersytetach. Posady połączone z finansowaniem badań, posady finansowane z na przykład finansowaniem asystenta czy doktoranta. Tutaj można by było wciągnąć lokalne, ambitne samorządy do współfinansowania tego. To jest również rozwiązanie stosowane w świecie. Znowu przykład Niemiec. Wydaje mi się, że to jest istotny problem. Chciałem na niego zwrócić uwagę. Na zakończenie jeszcze jeden. Instytut Polskiej Akademii Nauk nie kształcą na poziomie do magistra, ale prowadzą studia doktoranckie. I biorąc pod uwagę konkurencję, jaką stwarzają dobre uczelnie w ośrodkach uniwersyteckich, takie jak Warszawa czy Kraków, radzą sobie całkiem dobrze. Bo skoro u mnie w Instytucie jest 70 doktorantów, którzy robią bardzo dobre prace magisterskie, to prace doktorskie, tak, przepraszam, przejęzyczenie, to świadczy to o tym, że oni przychodzą do Instytutu dlatego, że wygrywamy konkurencję w tych obszarach, w których możemy zaoferować coś więcej niż uniwersytet czy uniwersytety techniczne. W związku z tym chyba jest pora, żeby znieść dyskryminację doktorantów w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, którzy w odróżnieniu od doktorantów w uniwersytetach nie przynoszą swoim jednostkom żadnej pracy. Dziękuję bardzo. Panie premierze, magnificencjo, panie prezesie. Tak, no właściwie we wszystkich tych referatach chyba istotne sprawy zostały rzeczywiście poruszone. Ale z mojego punktu widzenia to tak, główną przyczyną i źródłem biurokracji jest nieuporządkowanie prawa, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego. Właściwie środowisko pracuje cały czas w stanach przejściowych, mniej więcej od chyba 2000 roku, gdzie nakładają się nowe ustawy, nowe rozporządzenia, to do tego stopnia, że środowisko się pogubiło w tym. Znaczy przełożeni niższych szczebli, delikatnie mówiąc, no nie bardzo stosują się do tego prawa, bo ono jest trudne do zrozumienia i trudne do prześledzenia całej ścieżki. I to powoduje, że żeby nie zgubić istoty zarządzania, no na niższych szczeblach tworzone jest prawo pozaustawowe, bym tak powiedział, i poza rozporządzeniami, dla uporządkowania spraw, tak żeby jednostki mogły funkcjonować. Teraz następna sprawa, jak to można uporządkować? No to tu rzeczywiście chyba autonomia uczelni, zresztą dobrymi przykładami są tu ustawy nawet z 84 roku, 90 roku, gdzie no, wyraźnie są w zapisach rozdzielone grupy uczelni, tych, które mają duże prawa i to zarówno do prowadzenia badań naukowych, do prowadzenia polityki naukowej, jak i kształcenia. I chyba to jest dobry podział. W tej chwili pan minister dobrze wie, że chyba jest ponad 450 szkół wyższych, ale w większości to są uczelnie, które jednowydziałowe, jak nazywam. I tutaj tylko z jednym się nie zgadzam. W jednym z referatów padło, że właściwie struktura dotychczasowa, wydziałowa, to można by ją naruszyć i jakoś to inaczej zorganizować. Ja uważam, że nie, bo dla mnie wydział to jest rada naukowa. To jest przede wszystkim rada naukowa i silne rady naukowe są w stanie doprowadzić naukę do no, wyjścia z pewnych różnych zachowań patologicznych, że się tak wyrażę, a wymiana naukowa w różnych dyscyplinach na szerokim spektrum rad naukowych tylko jest pomocna. Ja to chętnie
korzystam z różnych pomysłów, podglądam, co inni robią i to jakoś funkcjonuje. I tutaj się dowiążę do drugiego punktu, to znaczy, jakie jest największe zagrożenie. No, kształt, awans naukowy. W tej chwili samodzielna kadra, czyli generacja habilitowanych, no, jest niezbyt doskonale przeprowadzana. W zasadzie decyzję odebrano radom naukowym, czy rady naukowe właściwie tylko zatwierdzają decyzje siedmioosobowych zespołów Centralnej Komisji, które w każdej dyscyplinie mają inne kryteria. No i to prowadzi do napięć między w środowisku. W mojej Radzie Naukowej jest 5 dyscyplin do uprawnienia i wywoływane są różne dyskusje, bo jeden kolega na drugiego patrzy, dlaczego u niego można zrobić habilitację, a w mojej dyscyplinie nie, a mamy porównywalne dorobki, albo nawet nie wiadomo, kto ma lepsze, a kto gorszy. Także kończąc, wydaje mi się, że trzeba by zacząć od tego, żeby wytłumić stany przejściowe prawne. To nie jest prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa. I to znaczy, żeby to wytłumienie nastąpiło zgodnie z prawem. Bo tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Ja jestem, mam duszę praworządną, więc bardzo jestem czuły na tym punkcie. Natomiast to się chyba da zrobić, no ale po prostu to doprowadzi do stabilizacji systemu. A tym się trochę zajmuję. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie premierze, panie prezesie, panie rektorze, szanowni państwo. Ja chciałbym parę słów powiedzieć, ale swojego doświadczenia akredytacyjnego. Byłem przez 2 kadencje członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i w 2. kadencji członkiem prezydium. Nie jestem już w tej chwili z własnej woli, bo już nie kandydowałem, to już dość. Chciałbym nawiązać do tego, co pan profesor Axel powiedział o kulturze. Panie, kulturze nieufności, ale pokazać to jakby od innej strony. Mianowicie jednym z problemów, który dotyczy nas, to jest kwestia działalności eksperckiej i znaczenia działalności eksperckiej w podejmowaniu różnych, wydawaniu różnego rodzaju opinii i ich relacji czy styku z biurokracją. Otóż z jednej strony można powiedzieć, że tak jak obserwowałem szczególnie działanie PAKI w ostatniej kadencji, to rozpoczęło się od zdecydowanej przewagi rozwiązań biurokratycznych nad rozwiązaniami eksperckimi, co zresztą oczywiście daje akredytatorowi i komisji proste rozwiązanie. Tam, gdzie zastosujemy przepis biurokratyczny, a najlepiej przepis ustawy, sprawa jest jasna, decyzja jest nieodwołalna. Natomiast działo się to kosztem oceny, rzeczywiście oceny jakości kształcenia. Ale to jest jakby jedna sprawa. Pod koniec kadencji rzeczywiście to się trochę zaczynało zmieniać. Rozumiem, że powołanie pana profesora Dixa na przewodniczącego komisji jest pójściem w zupełnie inną stronę niż to szło dotąd i wydaje mi się, jest to bardzo dobra droga. Ale chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że my bardzo często sami sobie robimy coś, co jest niewłaściwe, a mianowicie ta działalność ekspercka jest bardzo często niedoskonała. I to znalezienie na przykład w komisji akredytacyjnej ekspertów, którzy byli w stanie rzeczywiście ocenić w sposób właściwy i napisać właściwe raporty w części merytorycznej, było szalenie trudne. Oczywiście tego rodzaju rzeczy mogą być jak najbardziej podważane. Pociąga to oczywiście za sobą przewagę działań biurokratycznych. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że działamy w środowisku, które w tej chwili coraz bardziej uznaje możliwość odwołań od wszystkiego i odwołanie się od decyzji, której podstawą jest przepis ustawy, jest prawie niemożliwe. Czyli jeżeli komuś brakuje tego 6. doktora do minimum kadrowego, to sprawa jest prosta. Natomiast dyskusje i ton odwołań, które przychodziły na przykład do PAKI, gdzie kwestionowano wszystkie podstawowe rozstrzygnięcia dotyczące jakości kształcenia, pokazuje, że to jest bardzo słaby element. To oczywiście jest kwestia trudna do rozwiązania, ale wydaje mi się, że tutaj działania środowiskowe powinny iść w stronę podniesienia jakości, czy też zapewnienia z jednej strony jakości tych eksperckich rozstrzygnięć, z drugiej strony podniesienia ich
znaczenia. Może dwa słowa tylko. Wiedzą Państwo dobrze, że ocena grantów, która jest w tej chwili w naszych rękach, też bywa taka, że jeżeli się uczestniczy w panelach, czy to NPRH, czy NCN-u, otrzymuje się recenzje, z których nic nie wynika, prawda? To znaczy są takie, których rzeczywiście ta opinia jest albo za krótka, albo niewłaściwa, nieskorelowana z punktacją, no to powoduje również, że jakość tego, co robimy, jest niższa. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Bardzo mi przyjemnie, że mogę przed Państwem wystąpić. Nazywam się Alicja Siemek-Tylikowska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, słuchając tego wszystkiego, zaczęłam... Panie premierze, myśleć o panu, znajdzie pan chociaż jeden element w szkolnictwie wyższym, którego nie należy zmienić. Współczuję. Tutaj, proszę państwa, poruszono tyle tematów, że te 4 godziny przeznaczone powinny się zamienić w 4 tygodnie i chyba wtedy wszystkiego byśmy nie wykorzystali. Ale dlaczego pozwalam sobie zabierać głos? Proszę państwa, byłam przez ponad 20 lat we władzach mojego wydziału. Kończyłam ENTE, stanowisko dziekana wydziału w roku 12, dlatego że moja metryka wskazywała, że dłużej nie mogę być. I powinnam odchodzić z żalem, ale odchodziłam z radością. Przez ostatnią kadencję, proszę państwa, 4 lata kadencji, stwierdziłam, że zaczynam pracować w świecie obłędu. W świecie biurokracji tak straszliwej, że już przekraczającej wszelkie normy przyzwoitości. I dlatego odetchnęłam z ulgą. Koniec. Koniec z tworzeniem papierów, których nikt nie czyta. Koniec z tworzeniem sprawozdań wzdłuż, wszerz i w poprzek te same dane, ale inaczej zatytułowane. Koniec z udawaniem, że pracujemy. Że pracujemy naukowo i dydaktycznie. Proszę państwa, pisanie planów, programów, ECTS-ów i tak dalej, a później sprawozdanie z wykonania uniemożliwiało już wykonywanie. Po prostu nie było kiedy. Robiło się to byle jak, aby zbyć. Proszę państwa, jestem dydaktykiem. Kiedy wprowadzono owe sylabusy, owe cele kształcenia, gdzie było powiedziane, mają być cele zapisane w formie zoperacjonalizowanej, w formie odpowiednio narzuconej. Ja wraz z pracownikami mojej katedry przeprowadziliśmy na życzenie władz lektorskich szkolenie na całym uniwersytecie, co to znaczy. Bo my jako dydaktycy się orientowaliśmy. Niestety, zaczynaliśmy od tego, proszę państwa, cele zoperacjonalizowane i taksonomię kształcenia, która teraz obowiązuje od czasów brukselskich nakazów, wynaleziono w Stanach Zjednoczonych w latach 50. ubiegłego wieku. Wtedy były publikacje, wtedy było to wszystko opisane i na tym się skończyło. My, Europa teraz to odkryła i musimy się podporządkować. Więcej, proszę państwa, na ten temat już nie chciałabym mówić, natomiast no właśnie, tyle dzisiaj rzeczy tu poruszono, że trudno coś wybrać, ale może wybiorę. Przypomnę wyraz, którego tutaj nie usłyszałam i którego już dawno nie używamy. Wyraz godność. Proszę państwa, powiedzieliśmy o braku zaufania. My straciliśmy godność. Godność pracownika naukowego. Nam się nie ufa. Na nas się patrzy podejrzliwie, nam się każe sprawozdawać, aczkolwiek wiemy, że nikt tego nie przeczyta. Miałam przyjemność uczestniczenia w jednej ze szkół niepublicznych właśnie w konferencji na temat godności w uczelni wyższej. Zaczęłam od studentów. Student przychodzi na studia jako numer, jako wynik średni z matur, jako to, co wypluł, brzydko mówiąc, komputer, że on się nadaje, bo takie są kryteria. I oni to przejęli. Kiedy ja się pytam studenta o godność, to on mi mówi swój numer indeksu. Ja mówię, a czy pani ma tu wytatuowane na ręku, bo to nie to miejsce, żebyśmy byli numerami. Ale oni tak to rozumieją. Oni stracili godność, a potem myśmy zaczęli tracić właśnie przez to, że na nas się tak patrzy. Już zupełnie na zakończenie, proszę. W tej chwili już prawie kończy u mnie moja doktorantka, doktorat na temat kariery zawodowej osób, które kiedyś zostały uznane za zdolne. No może wytłumaczę wyraz uznany. My nie mamy kryterium, proszę państwa, oceny zdolności, że ktoś jest zdolny albo nie. To jest bardzo uznaniowe. Ale przy Uniwersytecie Warszawskim działa Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży, która organizuje różne akcje właśnie dla tych, których uzna za zdolnych na podstawie ich osiągnięć. I sprawdzamy, co się stało z
tymi zdolnymi, którzy kiedyś byli pod opieką owej fundacji. Do owej fundacji dostają się uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Przechodzą dość solidną procedurę, żeby dostać się pod opiekę. Odliczyłyśmy odpowiednią liczbę lat od tego rocznika. Oni już powinni pracować w tej chwili przynajmniej 5 lat. I zaczęto się szukanie owych osób. Proszę Państwa, żeby przeprowadzić z nimi rozmowy, żeby się dowiedzieć, co się z nimi dzieje. Sprawa stała się skomplikowana. Moja doktorantka przeprowadza te rozmowy za pomocą Skype'a. W większości są pracownikami wyższych uczelni, ale nie polskich. Niestety, nawet w większej mierze nie europejskich. Oni się znaleźli bardzo daleko od kraju, gdzie pracują i są zadowoleni. Są szczęśliwi i mówią, że mogą robić naukowo to, co. Jedno z pytań dotyczyło, co robili w czasie. Tu, proszę Państwa, są niestety, ale opinie niezbyt sprzyjające. Nie mogłem znaleźć grupy, która by odpowiadała moim zainteresowaniom. Dowiadywałem się. 5-osobowej grupy nie stworzymy. Już zupełnie na zakończenie, zupełnie, proszę Państwa, coś osobnego. Wypadały tu nazwy szkół flagowych. Chciałam przypomnieć, proszę Państwa, okręt flagowy to jest ten, na którym znajduje się dowódca. To jest bardzo ważny i ceniony okręt. Jest otoczony mnóstwem innych, mniejszych, mniej ważnych, które go bronią. Musimy mieć to mnóstwo małych, nieważnych, żebyśmy mogli wyłowić tych najwspanialszych. Ale to już tylko tak na zakończenie, to dowcip. A mając przed paru laty możliwość współpracy, niewielkiej, ale zawsze z panem profesorem Akserem, pamiętam te kłody, jakie pod nogi mu zawsze rzucano, bo chciał właśnie coś zmieniać. Na szczęście jest wytrwały i zmienił. Dziękuję Państwu. Poseł Dorota Szumska, dziekan do spraw badań naukowych i rozwoju działu filozoficznego. Woliłam sobie zabrać głos nie dlatego, żeby wyrazić swoją opinię do biurokracji, bo myślę, że nie tu jest miejsce, bo inaczej bym miała referat, ale zrozumiałam dyskusję jako możliwość odniesienia do opinii, które już tutaj padły. Idąc w kierunku właśnie tej strategii edukacyjnej, chciałam wyrazić swoje zaniepokojenie obecnym tutaj w dyskusji pierwiastkiem agonistycznym. Pierwiastek agonistyczny, czyli wszechobecny pierwiastek walki, który powoduje, że mamy biurokrację jako tygrysa. Przepraszam, tego tygrysa sami wyhodowaliśmy. Może nie walczmy z systemem, tylko walczmy z ludźmi, którzy stoją za systemem. Jest moja pierwsza uwaga, ale pomyślałam sobie, może to jest taki wypadek przy pracy, że my próbujemy walczyć z czymś, co sami stworzyliśmy. Nie walczmy, po prostu to likwidujmy i pytając się nie tylko, co likwidować, ale jak, bo metoda jest najważniejsza w tym momencie. I druga rzecz. Bardzo mnie zaniepokoiło, bardzo przepraszam pana profesora Szweda, obecność referatu na temat okrętów flagowych w dyskusji o biurokracji. Bo obawiam się jednego, żebyśmy nie potraktowali pojęcia czy też systemu okrętów flagowych, o których za chwilę, jako remedium na biurokrację, bo dla mnie to są dwa różne tematy. Jeżeli to ma być temat zastępczy przy deregulacji, to tym bardziej się obawiam. I znowu pierwiastek agonistyczny. Pozwolę sobie przypomnieć jako językoznawca, że okręt jest wojenny i składa się na flotę. Dlaczego akurat okręty wojenne i z czym my mamy walczyć? Druga rzecz. Jeżeli wprowadzimy okręty wojenne, zgoda, idziemy na wojnę, polsko-polską, nie zdziwię się, spowoduje to dalszą destabilizację naszego środowiska akademickiego. Bo przypominam, że zadaniem elit, a pozwalam sobie to powiedzieć, bo jestem przedstawicielem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest kształcenie nowych elit. Jeżeli my sobie zrobimy wyspy w postaci okrętów flagowych i będziemy zadowoleni, że kształcimy elity, to co zrobią mniejsze uczelnie? Więc moje pytanie, jaka będzie możliwość rozwoju tych mniejszych uczelni, żeby dołączyły do tych elit? Bo bardzo łatwo jest mówić o okrętach flagowych z punktu widzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a jakoś przy tym zapominamy o jednej rzeczy, że w latach międzywojennych nie było problemu okrętów flagowych, bo było mało uniwersytetów. Czy przypadkiem my nie mamy za dużo uczelni, w tym uczelni niepublicznych, którzy kształcą studentów nie na odpowiednim poziomie? Kończę, proszę Państwa, moje pytanie, korzystam z obecności pana premiera. Jakie jest miejsce tej idei okrętów flagowych w samym procesie deregulacji ustawy o szkolnictwie? Dziękuję bardzo.
znakach. Walczyłam jak lwica, proszę Państwa, żeby się dobrać do głosu. Lucyna Woźniak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. Z wielką radością przyjęłam zaproszenie w imieniu naszego Uniwersytetu i bardzo dziękuję za to spotkanie. I kilka uwag. Zacznę może tak jak pani profesor od uwag prezentacji pana profesora Szweda. Proszę Państwa, ja jestem z wykształcenia chemikiem. Chemik wie, że szybkość reakcji złożonej chemii zależy od szybkości najwolniejszego etapu tej reakcji. A zatem wszelkie procesy deregulacji będą zależały od tego, proszę Państwa, nie jak okręty flagowe je będą wprowadzały, ale będą zależały od tego, jak będzie wprowadzała to, nazwijmy to, większość. I myślę, że to jest kluczowy element. Należy pamiętać, że regulacje, sposoby, które najlepsze uniwersytety w kraju wdrażają, są bardzo daleko od tego, co się dzieje w uczelniach o średniej jakości, które wszakże mają wielkie ambicje. Ja reprezentuję Uniwersytet Medyczny, a zatem problem jest dosyć złożony. Podlegamy Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale podlegamy również Ministerstwu Zdrowia. A zatem cała sprawozdawczość, cała ta wielka bariera, która istnieje związana z ustawodawstwem, zarządzeniami, rozporządzeniami, regulaminami, uderza nas podwójnie, ponieważ pochodzi z dwóch źródeł. A wracając do meritum, jak mi się wydaje, tego dzisiejszego naszego spotkania, wydaje mi się, że jeśli mówimy o tym, jak bardzo jesteśmy obciążeni sprawozdawczością, należy powiedzieć, że istnieje kilka zupełnie różnych strumieni, do którego wprowadzamy te same dane, a zatem uzyskanie spójnego przepływu pomiędzy danymi, które odprowadzamy do GUS-u, danymi, które odprowadzamy do Polonu, które wymaga od nas OPI na poziomie uczelni, ale przypominam, również jednostek uczelnianych, czyli wydziałów, pozwoliłoby w znaczący sposób ograniczyć czas i nakłady, jakie wkładamy po to, aby uzyskać odpowiedni obraz. Po co zbieramy dane? Dane zbieramy po to, aby uzyskać obraz o tym, co się dzieje. Jeżeli są trzy równoległe strumienie i są one praktycznie niezależne, i wprowadzamy te dane i analizujemy je równolegle, proszę Państwa, to jest co najmniej trzykrotnie wykonywana praca. A nie mówiliśmy dzisiaj o tym, jakie problemy związane są z tym, jeśli próbujemy wprowadzić studia interdyscyplinarne, czy wprowadzić interdyscyplinarność. Na szczęście ostatnie rozporządzenie dotyczące studiów doktoranckich, proszę Państwa, zdjęło mi z głowy ogromny problem, jaki miałam, kiedy miałam pakę na wydziale lekarskim, ponieważ studia doktoranckie w naszej uczelni zorganizowaliśmy w ten sposób, że są wydziałowe zgodnie z odpowiednią ustawą, natomiast mamy czapę nad nimi, która jest studium doktoranckim, która zbiera oferty przedmiotowe. W związku z tym student studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim może korzystać z zajęć na pozostałych wydziałach. Bardzo trudno było to wytłumaczyć naszym kolegom z PAKI, dlaczego na każdym wydziale nie przygotowaliśmy oddzielnych programów, oddzielnych przedmiotów i oddzielnych opisów do tych przedmiotów. Mam nadzieję, że to ostatnie rozporządzenie z 13 kwietnia wybroni mnie przed PAKą, która przyjmie to, że próbujemy składać coraz szerszą ofertę studentom, ograniczając w ramach uczelni, jeśli się da, właśnie liczbę papieru, liczbę niepotrzebnych zarządzeń, rozporządzeń i dokumentów. Dziękuję bardzo. Tadeusz Boruta. Ja tylko taki... Akademia. Nie. Uniwersytet Rzeszowski, a tak samo uczonych PAU.
Ja z dwóch doświadczeń. Z jednej strony z doświadczenia takiego, że znalazłem się od niedługiego czasu w Pace i z drugiej strony z doświadczenia, że od jakiegoś czasu mieszkam na wsi i obserwuję edukację, która się odbywa w tych różnych filiach mniejszych ośrodków, gdzie są zazwyczaj filie większych uczelni, z większych ośrodków. I tutaj, ponieważ dużo osób odnosiło się do tego plakatu, ja tutaj zwrócę uwagę, że wydaje mi się, że zajmując się ikonologią, że biurokracja Tygrys to nie jest biurokracja, to jest rak jakiś, to jest jakaś pajęczyna, która wchodzi wszędzie i wchodzi w nas samych. I nauka, edukacja też nie jest świętą krową. To jest, ta krowa jest biała. Tu też są jednak znamiona tego raka, który pożera. Wydaje mi się, że obserwując właśnie te doświadczenia dwa, mam z jednej strony doświadczenie, rozmawiając z kolegami w Pace, że zresztą tutaj było wspomniane o tym, że po prostu pełna deregulacja powoduje, że pozbywamy się pewnych narzędzi oceny. I że no wielu boleje, że no ale jak my mamy wejść w ocenę jakiegoś podmiotu, jakiegoś kierunku, kiedy wszystkie narzędzia znikają, zostają tylko uznaniowe. No każde odwołanie w tym momencie będzie wygrane. Druga rzecz, obserwując ośrodki mniejsze, gdzie zazwyczaj profesor firmujący daną filię nawet nie zagląda, obserwuję jednocześnie, że prawie w 100% absolwenci tych szkół wyższych w Myślenicach, w Mszanie, w Limanowej czy w innych ośrodkach znajdują zatrudnienie. Znajdują zatrudnienie dlatego, że oni są tam wysłani najczęściej z pewnych układów gminnych. Na nauczycieli, na urzędników, którzy już czekają na nich pracę. Po prostu do dokształcenia, żeby znaleźć ten papier. Zwłaszcza w tym małym ośrodku. Ja nie mieszkałem z nami, nigdy bym tego nie doszedł, ale kilkanaście lat mieszkania obserwuję, jak ci młodzi dzieci tamtejszych urzędników nagle całe plany rodzinne się tworzą. To jest takie dziwne doświadczenie i zwróćmy uwagę, że bynajmniej należy po prostu inaczej patrzeć na kształcenie dyplomów, czyli tego produktu, że ma ktoś dostać dyplom, a inaczej na naukę. To powinno być zupełnie dwutorowe spojrzenie. I niewątpliwie biurokracja to jest, tak jak tutaj profesor Axel mówi, to jest kwestia zaufania. To jest podstawowa zaufania. Biurokracja się zawsze tworzy w sytuacji, kiedy nie ma zaufania się władza do uczenia. Ale jednocześnie język, którym się posługujemy, o tym języku też było, jest w gruncie rzeczy niepodmiotowy. No już te, cała biurokracja, te opisy są wynikiem z tego, że traktujemy studenta, naukę jako produkt. Nie mamy traktowania podmiotowego, ani relacji między studentem a nauczycielem, ani samego studenta nie traktujemy inaczej jak produkt. Chociaż wchodzimy w tą sytuację produktu dyplomu, produktu osoby, która spełnia jakąś funkcję społeczną, a nie ma miejsca na niespodziankę, na spotkanie, na relację podmiotową, w której obie strony się uczą. Dziękuję. Dziękuję, premierze, panie profesorze. Tutaj w naszym dyskursie pojawiają się dwa słowa. Tygrys i flaga. To są dwie metafory, bardzo różnie rozumiane i bardzo niejednoznaczne. I tu jedna z pań, zresztą moja koleżanka danego instytutu, powiedziała, że sami stworzyliśmy tego tygrysa, rozumianego jako biurokrację. Czy to rzeczywiście jest tak? Czy sami go stworzyliśmy? Nie, ale współtworzyliśmy. Faktem jest, że wiele rozporządzeń poprzedniej władzy, może tak samo będzie teraz, tworzą profesorowie. W świętej pamięci profesor Urbańczyk, językoznawca, mówił tak: za każdym rozporządzeniem ministerstwa stoi jakiś profesor. I to jest prawda. Wielu z nas to legitymizowało te władze. Ale następna sprawa, która mnie interesuje, która tutaj się pojawiła, to jest problem taki, czy to całe zło, jakie się w nauce i w dydaktyce, o której trochę nie mówimy, wzięło się z biurokracji jako idei, biurokracji jako systemu, biurokracji jako pewnej mechaniki, czy także z czegoś innego. Myślę, że to jest wyższe piętro jednak interpretacji. To,
trzeba rozpatrywać w świetle także obecnego widzenia świata, wizji świata, filozofii człowieka, antropologii człowieka czy ideologii. I proszę zauważyć, kiedyś w marksizmie były dwa takie pojęcia, baza i nadbudowa. Nauka, kultura, chodziły do nadbudowy. Teraz zostały włączone do bazy i stały się towarem. I to jest jedno z nieszczęść, o których tutaj już wspominałem. Następna sprawa. Dlaczego tak się dzieje? I to jest nie efekt działalności pracowników uczelni. To jest tak pewna tendencja, powiedziałbym więcej, idea narzucana z góry. Chodzi o ujednolicenie całego świata, właściwie całej Europy, z punktu widzenia ideologicznego, żeby wszyscy byli praktycznie jednakowi, żeby się niczym nie różnili. I to dla wyższej uczelni jest tragedią. Uczelnie muszą być różne. Muszą być te, które się fatalnie nazywa flagowymi, ale wybitnymi. I każdy wie, zawsze intuicyjnie wiedzieliśmy, że są uczelnie bardzo dobre i są uczelnie słabsze. Także ja tę ideę powołania jakichś takich wyróżniających się uczelni bardzo popieram, ale nie zgadzam się z jednym, o którym pan sur mówił na początku. To jest koniec masowości. Panie premierze, zwracam się z apelem. Proszę nie kończyć masowością studiów. To jest największe osiągnięcie Polski w naszej kulturze ostatnich kilkudziesięciu lat. Oczywiście, że można mówić, niektóre ośrodki wypuszczają studentów słabiej przyjmują. Ale to jest pewna, musi się za tą wadę płacić. I jeszcze dwie drobne uwagi. Robienie stopni i tytułów innych jednostek, innych miejscowości. To są takie zapatrzenie się na uczelnie amerykańskie czy inne, tylko jak mówił profesor Walicki, proszę bardzo, przenośmy te systemy do Polski, ale przenieśmy także Amerykę do Polski. To jest niemożliwe, ale to jest niemożliwe nie tylko ze względów materialnych, ale także, wydaje mi się, ze względów fundamentalnych. To, że ktoś robi wszystkie stopnie naukowe w jednej uczelni i jest pod opieką jednego profesora, to pozwala tworzyć szkoły, które są autentyczne, mają swojego lidera, one potem pączkują i dalej je tworzą. To nie znaczy, że nie powinni jeździć pracownicy do innych uczelni. I ostatnia jeszcze uwaga. Myślę, i to już jest rzeczywiście kwestia biurokracji. Znacznie zmniejszyłaby się biurokracja w Polsce, gdyby, nie powiem zlikwidowano, bo to by było zbyt rewolucyjne, ale gdyby poddano istotnej regulacji, obniżeniu ich wartości i możliwości. Takie potężne ciała ogólne, Komisja Akredytacyjna, PKK, Rada Główna. Widzę w tym przy pewnej potrzebie, ale to mogą być ciała powoływane ad hoc, a nie takie struktury nieruchliwe, które właściwie często służą tylko samemu sobie, gdzie tak się zdarzało, że uczestniczyłem w takich przeglądach akredytacji, gdzie musi się wypełniać potem formularz, który ma 50 czy 60 stron. To naprawdę nie chodzi o obniżenie, o stwierdzenie poziomu. Dziękuję panu profesorowi. Pan komentarz i podsumowanie tego, co tutaj zostało powiedziane. A wszystkie wypowiedzi jeszcze, które by mogły mieć miejsce, a nie czasu nie ma, sądzę, że można dostarczyć na piśmie. Przypuszczam, że wejdą do publikacji, która to nasze dzisiejsze zebranie jakoś upubliczni. Panie premierze. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę konferencję, za bardzo ciekawe prezentacje, a potem głosy w dyskusji. Ja nie czuję się na siłę, żeby ją podsumować, dlatego że problem walki z przeregulowaniem jest problemem ciągłym i dzisiaj jesteśmy chyba na pewnym etapie tej walki, przepraszam za język agonistyczny, panie dziewczynie. Natomiast chcę powiedzieć, że jakby chcę zacząć też od tego malowidła, ponieważ ono mnie również poruszyło i też miałem skojarzenia negatywne, to znaczy, ale moje wyobrażenie było inne. Nauka jako tygrys, a tygrys otoczony
stadem szakali. Ja reprezentuję tylko niestety jednego z tych szakali, bo tak pisał Lord Acton, w każdej epoce wrogów wolności jest dużo więcej niż przyjaciół. Tych wrogów wolności, czyli zwolenników przeregulowanych, ograniczenia autonomii uczelni, autonomii pracy naukowej jest bardzo wielu i wielu z nich jest naprawdę potężniejszych niż MSOP, które reprezentuję. Takim potężnym problemem jest generalna cywilizacyjna tendencja do juridyzacji życia, pogłębiona w polskim wydaniu jeszcze bardzo specyficznym sposobem podejścia do prawa, dominującym wśród polskich sędziów. W poprzednim wydaniu ministerialnym starałem się toczyć taki filozoficzny bój ze środowiskiem sędziowskim, bój o interpretację prawa. Nie jestem prawnikiem, ale zajmowałem się filozofią prawa i polskie sądy mają podejście ściśle formalistyczne, podczas gdy tym, co służy wolności, jest podejście celowościowe. Inny wróg wolności to jest niestety duża część prawodawstwa unijnego. Niektórzy z Państwa wspominali o trudności z rozliczaniem projektów. Jest wiele barier biurokratycznych tworzonych przez polskie państwo, ale ogromna część tych ograniczeń, często sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem, tworzona jest przez instytucje unijne. Kolejny wróg wolności wspomniany przez pana profesora Białasa na początku, nikt. Wspomniany Najwyższa Izba Kontroli. Tytułem anegdoty. Niedawno poprosiłem jednego z najważniejszych urzędników ministerstwa o rozmowę na temat tego właśnie, w jaki sposób kontrolujemy uczelnie. Wziąłem jako przykład studia podyplomowe. Panie dyrektorze, pan twierdzi, że pan ma za mało urzędników do kontroli. No rzeczywiście, pan 6 urzędników i chce pan rękoma tych 6 urzędników kontrolować kilka tysięcy studiów podyplomowych. Jak pan to robi? Mówi, no panie ministrze, nie robimy tego. Mówię, po co w takim razie, to jest przepis, po co tworzyć kłopoty na uczelni, skoro i tak wiadomo, że kontrola jest fikcyjna. Wszyscy o tym wiedzą. Ale proszę przeczytać ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli, która krytykuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zbyt małą kontrolę nad uczelniami. Niektórzy z Państwa wspominali o ustawie o zamówieniach publicznych. To się zmienia, jest już gotowy projekt na razie takiej częściowej nowelizacji, ale oczywiście i ta ustawa o zamówieniach publicznych i szereg innych przepisów generowanych przez inne ministerstwa wpływają na obszar szkolnictwa wyższego czy nauki i wpływają właśnie w sposób nadmiernie regulujący ten obszar. Także moim zdaniem będziemy w stanie poradzić sobie z tą chybną przeregulowania wtedy, kiedy zmienimy model państwa. Dzisiaj mamy w Polsce i w całej Unii Europejskiej taki model wszechogarniającego państwa biurokratyczno-opiekuńczego. Państwa, które dla naszego dobra, bo ono jest opiekuńcze, dla naszego dobra wie lepiej, jak powinniśmy postępować i prowadzi nas za rączkę. Otóż tym modelem, w którym może się najlepiej rozkwitać wszelkiego rodzaju twórczości, od twórczości artystycznej przez twórczość naukową, a skończywszy na twórczości, to jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jan Paweł II nieprzypadkowo porównywał pracę przedsiębiorców do pracy artystów. Tym otoczeniem, które najlepiej odpowiada powołaniu człowieka do twórczości, zatem i do wolności, jest zupełnie inny model państwa. Model ograniczonego państwa silnego. To znaczy państwo tam, gdzie już jest aktywne, musi być silne i zdecydowane, ale równocześnie to państwo, silne państwo, powinno być państwem ograniczonym, powinno pozostawiać jak największą przestrzeń wolności dla jednostek, rodzin, stowarzyszeń, samorządów, także dla uczelni. Bardzo daleko nam do takiego modelu państwa.
Na razie moją ambicją jest ograniczenie tych przepisów, które są w gestii, w domenie mojego resortu. Co już zrobiliśmy? Po pierwsze, od samego początku we współpracy z podmiotami krytykowanymi przez pana profesora Spółka, instytucjami czy działami takimi jak Rada Główna czy BKS, powołaliśmy zespół deregulacyjny, który przygotował pierwszy pakiet. Podkreślę, to jest pierwszy pakiet deregulacyjny. Następnie ten pakiet, te propozycje poddaliśmy szerokim konsultacjom. Otrzymaliśmy około 1500 propozycji, jeszcze dodatkowych, w tym również autorstwa niektórych z obecnych tutaj na sali, za co bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że te zmiany układały się, te propozycje, które przyszły w ramach konsultacji środowiskowych, układały się w takie trzy grupy. Po pierwsze, to były propozycje deregulacyjne, które uwzględniliśmy. Po drugie, było wiele bardzo ciekawych propozycji zmian systemowych, które siłą rzeczy odłożyliśmy na przyszłość, o tym jeszcze wspomnę za chwilę. Wreszcie byłaby najliczniejsza, w ramach prac nad ustawą deregulacyjną najliczniej zgłaszano propozycje deregulowane systemu. O czym mówię, dlatego że musimy mieć świadomość, że ta skłonność do poszerzania wolności jest deklarowana przez, można powiedzieć, że chyba przez całość środowiska akademickiego. Jak przychodzi do konkretów, to oczekuje się od ministerstwa, żeby jeszcze tam doprecyzowało, żeby ujednoznaczyło i tak dalej. Oczywiście wiele rzeczy trzeba ujednoznaczyć, bo nieszczęście nie jest niejednoznaczność przepisów, czy zmiana, o czym też była mowa, zmiana interpretacji w trakcie. Ale wrogowie są także w nas, w każdym z nas, jak powiedział pan profesor Borutana, profesor Rał, który nas ogarnia. Czego państwo możecie się spodziewać od 1 października? Po pierwsze, głębokiej zmiany dotyczącej funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Pan profesor Bałus o tym wspominał, idziemy w kierunku eksperckim i całkowicie zmieniamy filozofię działania PKO. To znaczy, ono już nie będzie pełniła funkcji takich kontrolno-formalnych. Ta kontrola formalna dotycząca chociażby minimów kadrowych czy innych rzeczy przechodzi na ministerstwo. Więc my będziemy tym złym, jeszcze bardziej złym policjantem. Natomiast uwalniamy w ten sposób, zdejmujemy z PKA ten odium złego policjanta. PKA ma być zespołem ekspertów, mentorów, którzy pomagają w dochodzeniu do doskonałości dydaktycznej. Tego się nie załatwi oczywiście tylko na poziomie zmian ustawowych, idących w świat za nim zmian odpowiedniego rozporządzenia i jeszcze dalej zmiany statutu PKA. Ta zmiana też jest konieczna. Musi być zmieniona mentalność czy filozofia akredytacji. Planujemy szkolenia dla nowych członków PKA i na pewno ta zmiana, pozytywna zmiana, będzie się dokonywać stopniowo. Ten kierunek jest jednoznaczny. Drugi fundamentalnie ważny obszar deregulacji to jest uproszczenie systemu KRK. O tym też państwo wspominaliście. Są takie postulaty na środowiska akademickiego, żeby w ogóle zlikwidować KRK. No ale to miejmy świadomość, że likwidacja KRK oznacza wyjście polskich uczelni z, tak naprawdę z Unii Europejskiej, bo to jest wymóg unijny. Nie chodzi zatem o likwidację krajowych kwalifikacji, tym bardziej, że ja uważam, że w wielu obszarach zachowujący sceptycyzm wobec regulacji unijnych. Akurat uważam, że idea krajowych kwalifikacji była słuszną ideą, tylko źle zrealizowana w Polsce, ale tutaj zmiany będą bardzo, bardzo głębokie. W ogóle odejdziemy od wzorcowych efektów kształcenia, odejdziemy od obszarowych opisów efektów kształcenia i tak dalej, i tak dalej. Więc
Proszę tylko Państwa, żebyście kontrolowali na bieżąco, proszę, są kontrola w kontekście regulacji, żebyście monitorowali na bieżąco, w jaki sposób my realizujemy te zamierzenia, bo może jeszcze w trakcie prac legislacyjnych czy prac nad rozporządzeniami uda się poszerzyć tę wolność jeszcze głębiej. W ślad za tymi zmianami muszą być zmiany w statutach uczelni. Znaczy, nie muszą, powinny być zmiany w statutach uczelni, dlatego że bardzo często to statuty uczelni są źródłem nadmiernych regulacji. Więc tutaj liczymy na to, że zmiany będą nie tylko na poziomie ustawy i rozporządzeń, ale także na poziomie statutów uczelni. Statutów, które nawiasem mówiąc, powinny w przyszłości odgrywać dużo ważniejszą rolę niż obecnie. W tych modyfikacji deregulacyjnych jest bardzo dużo, chociażby one dotyczą zakresu ocen okresowych. Znaczy, czyli wracamy do przepisu, że te oceny mają się dokonywać nie rzadziej niż raz na 4 lata. A raz na 2 lata to oznacza w przypadku takiej uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, że właściwie te oceny trwają bezustannie, a równocześnie już nikt nie ma czasu, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski. I z tym przeradzają się w biurokratyczną mitlenie. O tym wszystkim, co planujemy, o tych wszystkich szczegółowych zmianach Państwo możecie przekonać się, po prostu śledząc stronę internetową, uczestnicząc w kolejnych konsultacjach, które będą trwały. Chcę też powiedzieć, bo tutaj bardzo słuszny apel Pani Profesor, żeby nie patrzeć na naukę tylko w kontekście szkolnictwa wyższego. Więc te zmiany muszą objąć także instytucje badawcze czy Polską Akademię Nauk, aczkolwiek jeżeli chodzi o Pan, czekamy na inicjatywę ze strony samej w Akademii. Zmiany obejmą także sposób funkcjonowania NCN-u i NCBR. Rozmawiamy z dyrekcjami obu agencji. Agencji, których funkcjonowanie, jak generalnie oceniam, zdecydowanie pozytywnie, szczególnie pozytywnie oceniam sam fakt powołania takiej agencji. Nie. Ale rozmawiamy na temat tego, żeby one same uprościły procedury. No i staramy się im także w tym pomóc, na przykład zdejmując czy wyłączając działalność NCN-u i NCBR-u z kwoty wyborów kodeksu postępowania administracyjnego. Też ktoś, chyba pan profesor o tym wspominał, prawda, o tej klątwie jurydyzacji. Coraz częstsze są przypadki, w których uczeni naukowcy, których granty zostały, projekty zostały odrzucone, występują na drodze sądowej. W momencie, gdy wyłączymy ECN i NCBR spod KPA, tego typu w mojej ocenie patologia organizacji nie będzie możliwa. Staramy się wprowadzić możliwie dużo szybkich zmian o charakterze korekt, czasami głębokich, ale jednak korekt. Natomiast mamy też świadomość, jak ważna jest stabilność prawa. Mnie kusi, żeby bardzo szybko wprowadzić cały szereg innych zmian, ale mam świadomość, że uczelnie są jeszcze w trakcie dopiero wdrażania reformy nowelizacji ustawy z roku 2014. Gdybyśmy teraz zaczęli jakieś głębokie zmiany systemowe wprowadzać, to nawet gdyby każda z tych zmian była sama w sobie uzasadniona, to konsekwencją byłby chaos. Te zmiany w efekcie by zaszkodziły. Co chcemy zrobić, żeby zapewnić stabilność otoczenia prawnego dla uczelni i instytutów naukowych? Chcemy uchwalić nową ustawę i chcemy, żeby ta ustawa w jak największym stopniu powstała drogą podwójnego dialogu. Po pierwsze dialogu środowiska akademickiego z ministerstwem, szczerze z rządem, a po drugie drogą wewnętrznego dialogu w tym środowisku, dlatego że
wydaje mi się, że środowisko naukowe potrzebuje bardzo takiego wewnętrznego dialogu i ukrywam, że liczę, że w ramach tego dialogu do głosu dużo silniej, dużo szerzej będą ci, ich głos wybrzmi najmocniej, głos tych, którzy chcą głębokich, systemowych zmian. Te zmiany muszą być wydyskutowane, a następnie zaakceptowane przez stosunkowo szeroki, naprawdę nie całą, ale stosunkowo szeroką część środowiska akademickiego. Wypracowanie tej nowej ustawy służy po pierwsze konkurs na założenia do ustawy. Wiem, że tutaj także środowisko krakowskie przygotowuje, co ja słyszałem o dwóch zespołach, a to na zasadzie plotki. Jest jeszcze kilka dni, więc gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby rzeczywiście ze środowiska krakowskiego, a tutaj są reprezentowane także inne środowiska naukowe, żeby tych projektów wyszło jak najwięcej. Wymienimy trzy, mam nadzieję, że takie najbardziej nowatorskie. Od razu chcę powiedzieć, ministerstwo nie będzie miało najmniejszego, ja ani moim zdaniem nie będziemy najmniejszego wpływu na to, jakie to będą projekty. Jest grono wybitnych ekspertów, na przykład z panem profesorem Tomaszem Wittlem, i oni mają tutaj stuprocentową autonomię w wyłonieniu tych trzech zespołów grantowych. Ale już wkrótce, od października, rozpoczniemy działania, których zwieńczeniem ma być we wrześniu 2017 roku Narodowy Kongres Nauki. My chcemy, żeby te działania miały charakter dwutorowy. Z jednej strony ministerstwo we współpracy z poszczególnymi ośrodkami akademickimi przeprowadzi 8 takich dużych całodniowych konferencji poświęconych kluczowym problemom polskiej nauki, polskiego szkolnictwa wyższego. Natomiast oprócz tego uruchomimy konkurs grantowy na, mam nadzieję, że 10 wydarzeń towarzyszących kongresowi, towarzyszących, no właśnie od jesieni do jesieni. Chcielibyśmy, żeby dzięki konkursowi, przypomnę, że w warunkach konkursu jest nie tylko przygotowanie szczegółowych założeń do ustawy, ale także przeprowadzenie jak najszerszych konsultacji nad tymi założeniami. I dzięki Narodowemu Kongresowi Nauki, żeby wywiązał się ten podwójny dialog środowiska akademickiego wewnętrznie i dialog między środowiskiem a rządem. Jednym z elementów tego dialogu będzie problem uczelni filmowych. Tutaj padło pytanie, skąd w ogóle ten temat znalazł się w debacie o delegacji. Ja nie chcę wręczać ani pana profesora Białosa, ani pana profesora Szweda, ale mój domysł jest taki, że chodziło o to, by stworzyć obszar pilotażu. Tak? Pilotażu maksymalnie poszerzającego wolność akademicką i uczelnie flagowe miały być tym obszarem pilotażu. Dla mnie to jest temat bardzo ważny. Zresztą tutaj do późnego czasu z panem profesorem Jeszczykiem o tym dyskutowaliśmy. I chcę Państwu powiedzieć tak, że nie ma na razie żadnej politycznej debaty na temat uczelni flagowych. Nie ma decyzji rządu, który reprezentuje, że takie uczelnie powstaną. I wiem też, jak ogromne emocje ze strony w samym środowisku akademickim budzi ten pomysł. Dlatego to, co teraz powiem, proszę potraktować wyłącznie jako prywatne poglądy Jarosława Gowina. Nie wicepremiera, nie ministra nauki, szkolnictwa wyższego, tylko moje prywatne poglądy. Otóż ja jestem gorącym zwolennikiem utworzenia uczelni flagowych. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie mamy systemu kształcenia elit. My tracimy elity i to w sensie podwójnie je tracimy. Albo ludzie, młodzi ludzie, którzy mają potencjał, żeby stać się elitą kulturową, naukową, polityczną, administracyjną, gospodarczą, na skutek uwięźnięcia w trybie edukacji. Od przedszkola po uczelnię. Uwięźnięcia w trybie edukacji, który nie przystaje do wymogów nowoczesnego świata. Po prostu nie stają się tymi
zatracają gdzieś w sobie ten potencjał, no albo bardzo często obserwujemy elity albo innych państw, choćby młodzi najzdolniejsi, na przykład naukowcy, o czym też było tutaj mowa, emigrują. Bez uczelni flagowych nie będziemy mieli przyszłych elit. Teraz problemów związanych z uczelniami flagowymi jest mnóstwo. Po pierwsze kwestia wyłonienia tych uczelni. Po drugie kwestia pytanie, a co z pozostałymi? Te wszystkie pozostałe, te 98% pozostałych uczelni pewnie odniosą się do tego pomysłu krytycznie, więc to odwiedzając mniejsze środowiska akademickie niż Kraków czy Warszawa. Ale chcę też powiedzieć, że z uczelniami flagowymi wiążą się pewne wymogi, które nawet w tych wiodących uczelniach pewnie zostałyby przyjęte z dużą rezerwą. Ja na przykład, zleciłem, żeby w ministerstwie przeanalizowano cechy uczelni flagowej. Pierwszą 30 czy pierwszą 50 na świecie. I tutaj pytania, które wspomniał, wymienił pan profesor Szwed, są bardzo trafne, ale nie pełne. Bo na przykład, proszę Państwa, w tej pierwszej 50 wszystkie uczelnie zarządzane są w systemie menedżerskim. Czy najlepsze uczelnie w Polsce gotowe są zgodzić się na to, żeby wprowadzić menedżerski system zarządzania? Nie ma już mamy tego, więc mogę bezpiecznie zadawać to pytanie. Inne kryterium, żadna z tych uczelni nie ma więcej niż 15 tysięcy studentów. Czy Uniwersytet Jagielloński albo Uniwersytet Warszawski gotowe są do zredukowania liczby studentów o połowę? W jakim czasie, w jakim tempie? Ale też te flagowe uczelnie mają wszystkie wydziały, jeżeli to jest struktura wydziałowa, ja popieram tutaj stanowisko pana profesora Aleksandra, że w ramach wolności akademickiej uczelnie, te czołowe uczelnie, nawet dzisiaj w Polsce powinny mieć swobodę kształtowania własnej struktury. Dlaczego to muszą być wydziały, miały być na przykład szkoły, znaczy jeszcze jakaś inna struktura, ale w przypadku tych uczelni flagowych każdy segment tej uczelni jest na poziomie światowym. Ja zadałem pytanie dyrektorowi jednej z czołowych polskich uczelni, zaznaczam pozakrakowskich. Panie doktorze, pan popiera ideę uczelni flagowej, ale pan ma na swoim swoim uniwersytecie wydział oceniany z kategorii odbędu. Czy pan gotów jest zlikwidować ten wydział? 30 sekund namysłu, a potem odpowiedź nie, bo miałbym bunt na uczelni. Więc musimy mieć świadomość, że rozmaitego, że dojście do tego modelu uczelni flagowych będzie bardzo bolesne i bardzo kontrowersyjne. Tym niemniej, mimo tego, co powinniśmy zrobić dzisiaj, to poważnie dyskutować, bo nie ma szybko, dynamicznie rozwijającego się państwa bez elity państwowych, czy to w obszarze gospodarki, czy w obszarze kultury, czy w obszarze administracji, czy przede wszystkim w warunkach cywilizacji wiedzy w obszarze nauki. Mam nadzieję, że w trakcie tej kadencji zapadną w tej sprawie jakieś wiążące decyzje. Liczę tutaj bardzo na to, że jeżeli zapadnie decyzja o utworzeniu uczelni flagowych, to nie będę w popieraniu tej decyzji osamotniony. Jest cały szereg innych, pewnie szczegółowych kwestii, które Państwo poruszaliście. Naprawdę ogromna większość z nich warta jest co najmniej skomentowania, a bardzo często wdrożenia. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że już jest takie pół minuty mojego wystąpienia. Chcę powiedzieć tylko tyle. Proszę Państwa, byliśmy pewni, że w tej kadencji rząd, zwłaszcza moje ministerstwo, będziemy było
wszystko, co w naszej mocy, będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby poszerzać autonomię uczelni pod jednym warunkiem, że ta uczelnia, że ta autonomia będzie służyła nie specyfikowaniu status quo, tylko modernizacji szkolnictwa wyższego i nauki. Bardzo dziękuję. Tam gdzieś w naszych salonach będzie jeszcze kawa. Bardzo proszę.